Dzień dobry serdecznie, witamy na kanale Ekstraperci. Ja nazywam się Mateusz Bułgajewski, ze mną jest... Jan Pietrzak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. To jest nowość, to jest coś, czego jeszcze nie było. Jesteśmy pierwszymi osobami w Polsce, którzy robią kanał o sporcie. Wymieńcie chociaż jednego, bo ja nie znam. Powodzenia. Powodzenia. Słuchajcie, my będziemy się zajmować Ekstraklasą. Pierwszy odcinek, świąteczny, przed świętami. Ja trochę będę se plenił, bo jestem po wyrywaniu zęba dopiero co. Więc jak coś, to przepraszam. Ja też będę troszeczkę seplęć, ale to dlatego, że po prostu mam krzywą mordę i źle mówię. No ale tak, A to bywa. to jest swoją drogą. Dobra, słuchajcie. Co my będziemy robić? Pierwsza rzecz to w ogóle będziemy jechać. Wszystkie drużyny od końca do początku, żeby o każdej powiedzieć parę słów, wdamy się w jakieś dyskusje, może. A O to później, chodzi. o to chodzi w końcu, nie? A później będziemy wybierać, będą nasze nagrody indywidualne oraz jedenastka całej rundy. No chyba tak. Ja pozwolę Państwu w ogóle zaprezentować wszystkie kategorie, które przygotowaliśmy w niniejszym podsumowaniu rundy, a jest ich wcale nie mało. Tutaj No nie muszę mało. przyznać, że wykazaliśmy się kreatywnością, zwłaszcza tutaj Mateusz. To się nieczęsto zdarza. To się nieczęsto zdarza. Oprócz omówienia standardowo gry każdej z drużyny naszych odczuć, będziemy jeszcze rozdawali nasze indywidualne nagrody. Czyli będzie to bramkarz rundy, obrońca rundy, pomocnik rundy, napastnik rundy, piłkarz rundy, czyli to co najważniejsze, młodzieżowiec Spoiler! rundy. Ten, kto zna się na Ekstraklasie, totalnie się nie spodziewa, kto może zostać piłkarzem rundy. To jest najbardziej Jest wielu niespodziewana nagroda. kandydatów na to miejsce, dlatego zachęcamy do obejrzenia do samego końca. Dokładnie. Będzie młodzieżowiec rundy. Wybierzemy także najładniejszą bramkę tej rundy Myślałem się, że jesiennej. powiesz najładniejszą dziewczynę rundy, nie? No, Powodzenia. Wybierz jakąś ładną. słuchaj, pomyślimy na przyszłość, może zainteresujemy się futbolem żeńskim. Kto wie, wiemy, że Ekstraklasa ma sekcję kobiecą. Kto wie, tak? Tak, ma sekcję kobiecą. Można się tym zainteresować, zwłaszcza, że pamiętajmy, że od przyszłego roku reprezentacja polskiej będzie grać w dywizji A Ligi Narodów. Kobieca rzecz jasna. Męska też. Urwałem koszulkę aż z wrażenia. No mów dalej. Dobra, bo mi tutaj troszeczkę przerwałeś. Przepraszam. Młodzieżowca rundy wybierzemy, gola rundy wybierzemy, to już wspomniałem. Wybierzemy najlepszego trenera tej rundy. Dokładnie. Wybierzemy najlepszy transfer. Wybierzemy najlepszą drużynę. Największy flop transferowy. I tutaj taka luźna nagroda, czyli turbokozak rundy. Możemy przyznać ją tak naprawdę za wszystko. Taka Za wszystko. niezobowiązująca, taki nasz bajer z naszej strony. Dokładnie. Łącznie ty A, i jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomniałem, mianowicie jedenastka rundy. Więc tych nagród mamy raz, dwa, trzy, cztery, No pięć, kilka jest. sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mamy aż 12 kategorii. Dobra. No to chyba możemy powoli lecieć. Od końca do początku będziemy iść. Ja chciałbym tutaj z góry na mniej, bo tutaj jeśli chodzi o moją koszulkę, wydaje mi się to urywa, więc ja to mogę poprawiać co jakiś czas. Żeby Państwo też nie Tak, żeby zwracali na nie to było, że uwagi. tutaj się, że łapiesz się tutaj. Tak, No. żeby nie było, że się tutaj łapię, tak? Dobra. Myślę, że możemy przejść od początku. Ja chciałbym powiedzieć, że dodatkowo, kiedy dzisiaj właśnie jechałem na takie wyrywanie zęba, do każdej drużyny zrobiłem sobie notatki po prostu. To będą krótkie notatki i na początku każdej drużyny będę po prostu. To jest dosłownie kilka słów o każdej drużynie. I po tym jak ja te, że tak powiem, moje notatki przeczytam, wdamy się w dyskusję, w wymianę zdań między innymi. No i zaczynamy od miejsca 18, czyli UKS-u. Też przy każdej drużynie wybrałem tak zwany top i flop, czyli w mojej opinii nie konsultowałem tego z Jankiem. Nic nie Najlepszego, konsultowaliśmy między sobą. tak, w ogóle, żeby nie było, żadnej nagrody nie konsultowaliśmy między sobą, Będzie ale to wszystko tutaj, wybierane na żywo, na gorąco, więc dlatego niewątpliwie warto oglądać. wiadomo, właśnie tutaj przy moich notatkach wybrałem w każdej drużynie top i flop, czyli w mojej opinii najlepszego zawodnika, a flop to może niekoniecznie najgorszy, ale można powiedzieć nasze takie rozczarowanie. Największe rozczarowanie, dokładnie. Można tak powiedzieć. Zaczynamy od UKS-u. UKS, miejsce 18 oczywiście. Jeśli chodzi o mój top, wybrałem bramkarza i wydaje mi się, że to nie ma zbyt wielkiego miejsca do dyskusji, ponieważ najlepszym piłkarzem UKS-u w tej rundzie był Aleksander Bobek, czyli bramkarz. Bezdyskusyjnie. A flopem tutaj tak naprawdę mógł dać całą drużynę UKS-u, łącznie z trenerem, Łącznie z trenerem.
Ale którego wybrałem. oczywiście wywalili, bo to jest najlepszy sposób na rozwiązywanie problemów. Przykład polska reprezentacja. Najlepszy sposób na rozwiązywanie problemów to po prostu Oczywiście. wywalić trenera i wziąć kolejnego. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Ale ostatecznie, jeśli chodzi o flop, postanowiłem wybrać Adama Marciniaka, czyli kapitana drużyny, czyli gościa, który jest niezwykle, szczerze powiem, Adam Marciniak, bardzo przyjemnie mi się słucha m.in. wywiadów z nim, jest bardzo ciekawą personą, jeśli chodzi o naszą ligę. Ale Adam Marciniak, umówmy się, że w tym sezonie, no, on nie zagrał żadnego dobrego meczu. Nie przypominam również sobie. A nawet wydaje mi się, że wygrany mecz z Pogonią, czyli jedyna wygrana ŁKS-u w tym sezonie, go chyba nie było w składzie nawet. Jedyna wygrana ŁKS-u w tym sezonie, na pewno. Nie, ŁKS wygrał dwa mecze. Z kim jeszcze? Wygrali jeszcze z Koroną Kielce 4 sierpnia. Tak. O kurde, To ty. była kolejka numer 3. O kurde, ale wstyd. Myślałem, że tylko jeden. Sorry. Ja się dopiero uczę, żeby nie było. Uczymy się, uczymy, My wszystko. się uczymy, tak? Tak, Bo na rundę wiosenną wszystko będzie już lepsze. ja może To tak. jest takie, wiesz, taki nasz chrzest bojowy. No, uciekam w dygresję trochę, ale ja tak naprawdę Ekstraklasą interesuję się od tego roku kalendarzowego. Już Janek, z tego co poważnie? wiem, interesuje się trochę więcej. Troszeczkę więcej. Tak, w sensie poważnie, żeby się tak Tak, poważnie nią poważnie. zajmować. A tak naprawdę ja na poważnie interesuję się od tego sezonu i od marca tamtego, czyli od rundy wiosennej tamtego, można powiedzieć. 22-23. Tak, ale wracając. Jeśli chodzi o moje notatki co do ŁKS-u, może tutaj przeczytam. Gówno straszne, tego się nie da oglądać. Niech zlatują i oszczędzą nam tego widoku. Ale jak. Powiedz mi, Janie, szczerze, co ja mogę więcej powiedzieć o ŁKS-ie, poza tym, że nikt nie chce tego oglądać. Wszyscy kibice w Polsce, oprócz kibiców ŁKS-u, modlą się, żeby ta drużyna spadła z tej ligi. Może poza kibicami Lecha, bo Lech, wiadomo, ma z Ma nimi, zgodę z UKS-em. ma sztamę. Ale no, kurde, no, ta drużyna nie wnosi nic. Nie wnosi Znaczy nic do tej się, ligi. ze stwierdzeniem, że nie wnosi nic, ja się tutaj nie do końca zgodzę, bo wnosi. Prawda jest taka, że to jest po prostu największy chłopiec do bicia w tej lidze. No. I czasami potrafi fajnie zabawić. To jest taki po prostu taki błazen ekstraklasy. Można tak powiedzieć. Że każdy chce zobaczyć, jak dostaje taką piątkę od Górnika na przykład. O, to właśnie to. Kurde, zapomnieliśmy zrobić kategorii mecz tego sezonu. Znaczy rundy. A to jest taka dość ważna kategoria. Przekombinowano, już dajemy sobie spokój. Na I tak mamy spontanie mnóstwo powiemy. kategorii. Powiemy na To już spontanie. pozwólmy widzom wybrać. O! Pozwólmy widzom wybrać. Możecie napisać w komentarzach. Te całe 5 osób, które to obejrzy, zachęcamy do sekcji Pięć komentarzy. osób to chyba przy dobrych wiatrach Przy pięć dobrych osób wiatrach. wyjdzie. No, ja ten film wrzucę na konwersację rodzinną, tak? Więc nie wiem, O! oh. Widzę, będzie chwalić. Nie no, wracając. Dobra. Ale wracając, ja też jeszcze coś dopowiem ŁKS. co do ŁKS-u. Przed startem tego sezonu byśmy typowali ŁKS jako drużynę, która będzie jednak najbliżej utrzymania się, No. jakby tu nie patrzeć, bo przez pierwszą ligę się przejechali, awansowali bardzo pewnie W dobrym i stylu. w dobrym stylu. I to tak zapewnili sobie awans, jak dobrze pamiętam, na kilka kolejek przed końcem, więc o czymś to świadczy i spodziewaliśmy się, że ŁKS poradzi sobie widzę o wiele lepiej. Natomiast 10 punktów zdobyte w 18 spotkaniach, przy czym warto zaznaczyć, ŁKS nie zdobył ani jednego punktu na wyjeździe. Wszystkie 10 punktów zdobyli na swoim stadionie. To jest Wszystkie mecze, jakie przerażające. grali na wyjeździe, przegrali. To jest przerażająca I statystyka. czy to nie jest czasem argument za tym, żeby powrócić do starego formatu Ekstraklasy z 16 drużynami? Czy 18 to nie jest właśnie za dużo? So, ja oglądałem nowy film na ten temat, że jak można chcieć podnieść poziom ligi przez dodawanie do niego słabszych drużyn. Ale powiem tak, jeśli chodzi o ŁKS, w moich przewidywaniach obstawiałem sobie tabelę przed sezonem. I ja umieściłem ŁKS na miejsce 15, czyli na miejsce, które obejmuje spadek, a Nie drużynę. obejmuje. Nie, 15 15? nie obejmuje. Sorry, nie obejmuje spadku. To jest pierwsze miejsce bezpieczne. A na przykład taką drużynę puszczenie po ulicy, która nas absolutnie, może powiedzieć, zaskoczyła, dałem na miejsce ostatnie. Więc to Tak, tylko po pokazuje, prostu jak wielkim jestem spodziewaliśmy się o ekspertem. wiele mniej, ale do tego dojdziemy.
Tak, do tego na pewno dojdziemy. Ja jeśli chodzi o ŁKS, chciałem powiedzieć, taki może mały żarcik, tak, że w końcu ŁKS to są rycerze wiosny, więc może na wiosnę nas zaskoczą. Ale nie, szczerze mówiąc to wątpię. Dobry suchar. Nie, Dobry, dobre. ale szczerze mówiąc to wątpię. Jeśli chodzi o ŁKS, jedynym pozytywem w tej drużynie, umówmy się, że jest Aleksander Bobek i on po prostu po tym drużynie, po tej drużynie, po tym sezonie z tej drużyny odejdzie. To jest pewne, to jest mur beton. A jak nie odejdzie, to jest głupi. Wyjazdu za granicę nie Ja też przewidujemy. nie przewiduję. No. Nie przewidujemy, ale do jakiegoś lepszego klubu w Ekstraklasie, takiego ze środka tabeli, w sumie dlaczego by nie? Ja powiem tak. Nie wydaje mi się, żeby Kacper Tobiasz został po tym sezonie w Legii Warszawa. Aleksander Podejrzewam, Bobek że będzie do odejdzie za wzięcia. granicę. Jak? Podejrzewam, że odejdzie za granicę w tym Ja sezonie. też podejrzewam, że odejdzie za granicę. Miejsce w Legii zrobi się wolne, a Dominik Hładun nie jest nie wiadomo jak wielkim, że tak powiem, konkurentem. Tak samo Cezary Miszta. Tak, o Cezarym Miszce wolę. Aczkolwiek byłem na zwiedzaniu stadionu Legii w tym sezonie i dostałem za darmo kartę z Cezarym Misztą, gdzie się ma. No, to mógłby być fajny artefakt. Dobra. Czy chcemy powiedzieć coś więcej o UKS-ie? To jest absolutnie drużyna. Ja nawet rzuciłem taką tezę. To chyba było około kolejki numer 10 czy 11, że Tak, jeszcze zanim zaczęliśmy zanim działalność zaczęliśmy tutaj na nagrywać, YouTubie. bo może wy nie znacie kontekstu, ale ja i Janek te podsumowania między sobą robimy od samego początku sezonu. Robimy Od pierwszej podsumowanie kolejki. od pierwszej kolejki, robimy podsumowanie kolejek, gdzie wybieramy drużynę kolejki i dajemy typy. I omawiamy każdy mecz z osobna. Tak, to się pojawi, ale dopiero w lutym. Tak, w lutym O jak już ile wystartuje runda dożyjemy. wiosenna. Ale wracając, ja w okolicach kolejki 10-11 dałem moją tezę. A moją tezą było to, że ŁKS stanie się polskim Norwich, czyli drużyną, która jest. Znaczy, Norwich jeszcze z tamtych lat. Czyli drużyną, która jest za mocna na drugi poziom rozgrywkowy, ale jest za słaba na pierwszy. Tak, i to będzie taki typ, że I oni będą oni będą spadać, awansować, awansować, spadać. spadać, awansować. I tak w koło No. I Macieju. tak będą w kółko, chyba że w końcu Ekstraklasa pomyśli i z 16 miejsca, czyli tego, że tak powiem, najbliżej utrzymania, zrobią mecz, że tak powiem, barażowy. Barażowy. No, tak jak jest na przykład w Niemczech. W Tak, Bundeslidze. że 16 miejsce w Bundeslidze gra W z trzecim. bodajże z trzecim w drugiej Bundeslidze. No, Tak, jest taki dla mnie to byłby system. spoko I to pomysł. by się w Polsce sprawdziło, niewątpliwie. No, może ŁKS by się nie dostawał. Ale Nie, dobra. tak czy siak ŁKS i tak by spadł. Tak. Szczerze, nie wróżę utrzymania w tym sezonie. Wątpliwe, Bo to że przy się odpalą Spadkowiczach. na wiosnę. Są w takim bagnie, że ciężko z niego ruszyć. Przy Beniaminkach możemy powiedzieć na podstawie tego pół roku, czy wróżymy utrzymanie. No, powiem tak. No, jeżeli nawet bym powiedział, że wróżę ŁKS-owi utrzymanie, no to kto za nich? To za nich. I tutaj pomyślałem jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania, żeby zrobić taki kącik dotyczący pierwszej ligi. Powiem tak, no. Taki, żeby zobaczyć, kto może na wiosnę To na uzyskać awans koniec. To na na koniec. następny sezon. Tak, To to na pójdziemy na końcu. koniec. Ale skoro o końcu mówimy, no to mniej więcej 17. Ruch Ruch Chorzów. Chorzów. Powiem tak. Ruch Chorzów, jeśli chodzi o top, wybrałem Miłosza Kozaka, bo uznałem, że wybranie Daniela Szczepana byłoby zbyt oczywiste. Ale Daniel Szczepan też zasługuje na wyróżnienie. Dlatego o nim wspominam. Tak. Ale wybrałem Miłosza Kozaka, który faktycznie, szczególnie w tej drugiej części rundy, pokazał, Tak pod koniec, no. że jest faktycznie kozakiem. Gra słuch. Dziękuję. I że on często, Miłosz Kozak, potrafił zrobić to, czego nie robił Daniel Szczepan w gorszej formie. Czyli brał ten ruch Chorzów na swoje plecy. Może on nie Niewątpliwie. ma jakichś rewelacyjnych liczb w tym sezonie. Sprawdzałem to przed nagrywkami, ale już nie pamiętam. Przepraszam, to jest brak mojego przygotowania. Ale tak jak mówiłem, uczymy się. Ale on naprawdę nie ma wybitnych statystyk, Uczymy się. Wszystko z powoli, nie od razu, że zbudowano. ale jak ktoś ogląda mecze Ruch Chorzów, to naprawdę wydaje mi się, że Miłosz Kozak rzuca się w oczy. A jeśli chodzi o flop, no to Trochę cię chyba. przerywał mnie, nie wiem. Jak? Problemy techniczne jakieś? Coś cię troszkę przerwało. A czy mnie słyszysz? Ja ciebie słyszę dobrze. To To chyba coś dobrze. u ciebie tnie. Nie wiem, nie wiem.
Ruszamy Oj, dalej. ten pierwszy odcinek to będzie takie Kongo. No to będzie Kongo, ale później pójdzie z górki. Potem z górki. Potem z górki. Ewentualnie Dobra. to się wytnie. To się wytnie. To się wytnie. Jeśli chodzi o mój flop, wybrałem tutaj Filipa Starzyńskiego. No wydaje mi się, że nie było innego wyboru. Po takim piłkarze jak Starzyński można byłoby się spodziewać o wiele więcej. No, rozczarował, po prostu rozczarował. No po A co prostu do chyba. samego ŁKS-u, przepraszam, co do samego ruchu, uważam, że oni wcale nie są nie wiadomo jak lepsi od ŁKS-u. To jest ten sam poziom moim zdaniem. Co pokazał ostatni mecz? Bo miej na uwadze to, że ruch w ciągu 19 kolejek, w ciągu 19 rozegranych meczów wygrał tylko jedno spotkanie. To właśnie chciałem. Oni nie potrafią wygrać meczu w lidze od 28 lipca, kiedy to pokonali właśnie ŁKS. Dlatego chciałem tutaj przydać moją notatkę króciutką. Co do ruchu Chorzów. Gówno, ale mniejsze niż ŁKS. Gdyby mieli dobrego trenera, to by może to utrzymał, ale teraz raczej nie ma na to szans, ponieważ jest za późno. Daniel Szczepan ciągnie ten klub za uszy i na 99% odejdzie po tym sezonie. Dlaczego tak napisałem? Ponieważ patrząc na to, ile klubów w Ekstraklasie w tym sezonie nie ma dobrej dziewiątki, wydaje mi się, że Daniel Szczepan może być łakomym kąskiem. Zwłaszcza na przykład dla takiej Krakowi, bo z całym szacunkiem dla Makucha, dla Rakoczego czy dla Kelmena, to nie są prawdziwe dziesiątki. To nie są takie, nie są tacy napadziorzy z prawdziwego zdarzenia, a takiego właśnie Krakowia potrzebuje. Ale do tego dojdziemy. Do tego dojdziemy. Co do jeszcze ruchu Chorzów, wiadomo, w tym sezonie były te perturbacje, jeśli chodzi o stadion. Tak, bo długo musieli grać na obiekcie w Gliwicach, na Oni chyba którym grali byłem na trzech wcześniej. stadionach. Tak, grali na pewno w Gliwicach. W Gliwicach, na Śląskim, tak? Tak, na Śląskim, tym dużym. A u siebie już grałem? No, tych ich stadionem domowym jest aktualnie Stadion Śląski. Aha, no to czyli grali na Ale dwóch tam jeszcze stadionach. chyba grali na tym swoim, tym mniejszym obiekcie. Aha, no to na dwóch albo trzech, przepraszam, nie mamy na tyle dużej wiedzy w Ekstraklasie, dlatego nie mamy na tyle dużej Ekstra wiedzy perci, ekstra perci. Ekstraklasie. Nie mamy na tyle dużej wiedzy w Ekstraklasie, dlatego zabraliśmy się o robienie odcinków o Ekstraklasie. Dokładnie tak. Idziemy dalej? Idziemy dalej. Korona Kielce. Korona Kielce, widelce. Dobrze, jeśli chodzi o top, jeżeli chodzi o najlepszego piłkarza z Korony Kielce, jakiego wybrałem. Kurde, szczerze miałem problem, bo wiadomo, Jakub Łukowski jest kontuzjowany, dlatego wybrałem na to Trochę już, miejsce. ale tutaj trochę więcej postaci się przebija. Ja osobiście od siebie bym wyróżnił parę postaci, jak chociażby Joachim Hofmeister, który okazał się być całkiem niezłym transferem. Tak jest. Daje dużo, wnosi dużo do środka pola. Dobry pomocnik. Dobry pomocnik. Martyna Remakl bym jeszcze wyróżnił od siebie. I właśnie to jest zawodnik, którego wybrałem na swoje top. Jest to Martin Remakel, który, szczerze mówiąc, według mnie zasługuje nawet ten ekstraklasowy grunt, nie? Że zasługuje na coś więcej niż Korona. No ale na razie wydaje mi się, że jak Korona się utrzyma, to Remakl zostanie w tej Koronie. Ale co będzie, jak Jest Korona zbyt ważny dla spadnie? korony. Słucham? Co będzie jak spadnie, to może być różnie. To może być Ja różnie. osobiście do korony mam wielki uraz, gdyż czasami mi się zdarzy Czasami. pojechać na mecz z akredytacją prasową, bo tak się składa, że również w redakcji pracuję sportowej i okazuje się, że byłem na dwóch meczach Korony Kielce. W listopadzie w Gliwicach i w grudniu byłem na Śląsku. Obydwa mecze zakończyły się remisem 0 do 0. No. Miałem problemy ze sklejeniem jakiegoś tekstu, dlatego ja mam naprawdę ogromny uraz do korony. Właśnie moje notatki co do Korony Kielce. Ulubiony klub Janeczka. Mecz zaległy, bo to trzeba też powiedzieć, że Korona ma mecz zaległy. Ale szczerze, nie wróżę Koronie nic więcej niż 15 miejsce. Pytanie, czy się utrzymają? Do tego widać brak Łukowskiego, który ciągnął klub za uszy w tamtym sezonie i chyba nawet double-double wykręcił. Czyli 10 goli, 10 asyst. Tak, podobno coś takiego było, no. Ale tutaj nie jestem do końca pewny. No i plus, brak Jewgenija Sikałki w formie też jest widoczny. I Jewgenij Sikawka to jest mój flop. Jeśli chodzi o Czy Koronę. flop w zależności od formy, bo Szykałka jak jest w formie, to daje koronie wiele. Jak nie jest w formie, no Tylko w tym to sezonie gdzieś wybitnie nie jest w formie.
No nie jest w formie szykałka, to widać. Czasami oczywiście Białorusinowi zdarzy się coś strzelić, ale to nie umówmy się. To nie jest tak często, jak korona by tego potrzebowała. Dlatego dałem tutaj to mój flop. Coś, co można powiedzieć o koronie? Bardzo zaciekła rywalizacja w bramce. To nawet gadaliśmy sobie chyba 2 tygodnie temu, że. Tak, przez bardzo długi czas u Kamila Kuzery pierwszy w hierarchii był Ksawier Dziekoński. Ksawry Dziekoński, tak. Pamiętam go z FIFA, taki fajny wonderkid to był. Do kariery. Do wzięcia, do z kariery, no. Ale bardzo dobre mecze ostatnio rozgrywa Konrad Forenz. Właśnie Konrad Forenz, tak jak już mówiliśmy wam wcześniej, że my te podsumowania weekendów robimy od samego początku sezonu, to Konrad Forenz w naszych zestawieniach pojawił się 2 razy i te 2 razy to były 2 ostatnie kolejki, czyli kolejka numer 19 i 18. Tak, dokładnie, w tym meczu ze Śląskiem, na którym miałem okazję być. Oraz mecz z Rakowem, czyli zobaczcie, jakich dwóch wielkich rywali. I Konrad Forenz dał radę. Ksawer Dziekoński wydaje mi się, że raz też był. Zdarzył. Chyba kiedyś go mieliśmy tam Chyba w się 11. zdarzyło, żeby był. Zdarzyło się chyba, no. Tak mi się wydaje. Forenz był na pewno. Jeśli chodzi o koronę. Styl bardzo defensywny, zakrywający o buloczu. Ale. Takie z na 0-0 często grają. No właśnie, skoro mówimy o koronie 0-0, moim pierwszym meczem w życiu na żywo, na który pojechałem, był mecz, który odbył się w marcu tego roku. Jest to mecz Pogoni Szczecin. Jakby ktoś nie zauważył, ja jestem kibicem Pogoni Szczecin, a Janek jest kibicem Lecha. Dlatego tutaj często na naszych rozmowach mogą wynikać. Lubuskie zobowiązuje. Tak, dlatego tutaj na naszych rozmowach mogą wynikać różne często konflikty mini, ale oczywiście to jest tylko piłka noża, nic poważnego. Moim pierwszym meczem w życiu, na który Tak, pojechałem, piłka ma łączyć ludzi, a nie dzielić. wiadomo. Był właśnie Pogoń Szczecin Korona Kielce z marca tego roku, więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o koronę na żywo, to ja i Janek jesteśmy dobrze zapoznani. I ten mecz skończył się wynikiem 0 do 0. Na którym ja byłem Przypadek? i na Nie której sądzę. był Janek. Więc no, korona naprawdę tym wielkim zespołom tak potrafi napsuć krwi, że to jest dramat. No i w sumie to tyle, co chciałem o tym powiedzieć, że to jest taki klub, że gdybym nie wiedział, jaki to trener tam trenuje, to bym powiedział, że kurde, tam mógłby być Czesław Michniewicz, nie? A jest to Kamil A Kuzera. jest to Kamil Kuzera. Chociaż, co by tu nie gadać o koronie, to jest zespół, który potrafi punktować, który skrupulatnie punktuje. Tak punkt za punktem, w bardzo takim ślimaczym tempie, ale sobie jakoś tam To radzą. jest punkt za punktem i kończy się tak, że oni mają na koniec 14 miejsce. 16. No 16, ale chodzi mi, że na koniec sezonu to zwykle kończy się tak, że oni czuwają tak punkt za punktem i kończą mają 14 miejsce, nie? Taki polski Everton. No. No, że od kilku sezonów nie grają kompletnie nic, a tak cudem się utrzymują, rzutem na taśmę. Tylko, że Everton ma historię. Tak, w sensie, nie żeby korona nie miała, tylko Everton Nie ma no, taką korona właśnie historię. 50-lecie obchodzi. Wiadomo, ale mi chodzi o to, że Everton ma taką historię, że on bardzo długo z tej ligi już nie spada. A Koronie, wiadomo, tam były różne przygody. Bywały różne, to prawda. Chyba co już nie ma co się Dobra, rozgadywać na waliśmy temat Koronę. korony. Wychodzimy ze strefy spadkowej i idziemy do miejsca 15, a na nim czeka Warta Poznań. Na nim czeka Warta Poznań. Ja może oczywiście zacznę, standardowo. Topem wybrałem tutaj mojego Janka ulubieńca, czyli Kajetana Szmyta, człowiek, który zawsze potrafi napsuć krwi. To jest człowiek, którego jak masz w swojej Dla tych, drużynie. którzy nie wiedzą, wyjaśnię kontekst. To wynika z pewnej gry przeglądarkowej na temat Ekstraklasy, która zaczyna się na literę F, a kończy się na antazy. Czyli fantazy. Miałeś nie wymawiać tego No słowa. miałem nie wymawiać, ale jest już koniec edycji. No To już dobra, można. kocha, niech ci będzie. Ale powiem szczerze, tak. Jeśli chodzi o Wartę Poznań, Kajetan Szmyt jest takim zawodnikiem, którego jak masz w swojej drużynie, to go kochasz nad życie, będziesz go trzymał, będziesz go tak trzymał, żeby on nigdzie nie uciekł. Ale jak nie masz go w swojej drużynie i on gra przeciwko tobie, to go nienawidzisz z całego serca i masz nadzieję, że twoi obrońcy go zniszczą. No, Co to niestety jest nie takie. udało się Pogoni. Ale widać, że w przypadku Warty jest Kajetan Szmyt, jest długo, długo nic. I potem cała reszta. No, a To jest jeśli chodzi. taka wybijająca się ponad resztę z postać To jest. w ekipie Dawida Szulczka.
żeby wam coś wyjaśnić, to jest coś takiego jak robił na przykład, kurde, no nie wiem, czy pana taki przykład z głowy, ale dobra, to jest tak jak na przykład Marco Reus w czasach swojego prime'u, widać było, że on się wybija ponad tą Borussię, nie? O Jezus Maria, właśnie porównałem. Wieku. Halo? Halo, halo, znowu O, zgubiłem przerwało. cię na chwilę, ale już jesteś. No, zauważyłem, że też mnie chwilę tam na chwilę u ciebie zgubiło. Nie znaczy Tak, się zgubiło. lekkie tutaj problemy techniczne, ale dobra. No nie wiem, no kwestie od nas niezależne, internet Przepraszamy, troszeczkę zgubiłem. nawala, nie mamy na to wpływu, przepraszamy. Będzie Ale lepiej, będziemy nad tym będzie pracowali i lepiej. będzie lepiej. Ale jeśli chodzi o kajetę na szmyta, Boże, właśnie porównałem go do Marco Reusa, co się ze mną dzieje. No ale tak jest. Ale jeśli chodzi o flop, który wybrałem, jest to Adrian Lis. Adrianis, miałem Czyli powiedzieć dokładnie według to mnie samo. absolutnie najgorszy bramkarz, no może koło Kebaniuka. W tym sezonie Ekstraklasy. Wiesz co, jako kibic Pogoni chyba wolałbyś zapomnieć o takiej personie jak Bartosz Klebaniuk. No. Pozwolę sobie to przeliczyć. Ale dobra, wybrałem tutaj Adrian Lisa absolutnie fatalny i jeśli chodzi o moje notatki, co do Warty. Klub, wydawałoby się, słowo klucz, wydawałoby się, z aspiracjami do top 6. A tu taka Zeszły padaka. sezon to zresztą pokazał. No tak. Według mnie dobre zastąpienie kontuzjowanego z Relaka, Martonem Eppelem. Sprawdza się. No, No znaczy ale. się troszeczkę późno sprowadzony, no bo wcześniej musieli grać też No. Wizingerem. No, Znaczy się Wizinger jakoś nie zastępował, nie wiadomo jak ale Apple dobrze z daje radę. Relaka. Ale Apple daje radę. Daje Trzeba radę. przyznać, że Apple daje radę. Ale wracając. Dobre zastąpienie z Relaka PLM, ale cała runda bardzo średnia. I powiem tak. Warta Poznań będzie toczyła dwie walki w tym sezonie. Pierwsza z nich to będzie walka o utrzymanie w Ekstraklasie, a druga z nich to będzie walka o utrzymanie Kajetana Szmyta. Według mnie uda się tylko jedna, a mianowicie walka o utrzymanie. Walka o utrzymanie, a w przypadku walki o Kajetana Szmyta raczej warta jest pisana na straty. No, raczej to Chociaż jakbyś. możemy się myliśmy, oczywiście przyszłości nie znamy, to są tylko Wiadomo, ale według mnie to domniemania. będzie walka na zasadzie tak jak ja miałbym wyjść do ringu z Andrzejem Gołotą. Znaczy, dobra, może nie z Andrzejem Gołotą, tylko nie wiem, z Mariuszem Pudzianowskim. No zabiłby mnie. No No i to. to jednym strzałem. No! Dobra, złamał, dałbym ci jakieś szanse. Dzięki. Ale dobra, tyle o Warcie Poznań. Możemy przejść dalej, czyli drużynę, która skradła nasze serca. Może nie do końca stylem gry, ale całą otoczką wokół niej, czyli. Puszczanie połomicy. Tej Puszczanie drużyny połowice. po prostu lubi, nie lubić się nie da. Umówmy się, nie No. da się ich nie lubić. Jeśli chodzi o top, tutaj miałem mały problem, ale ostatecznie wybrałem Artura Kraciuna, czyli jeden z najlepszych transferów. Gdybyśmy mieli robić listę, wydaje mi się, top 10 transferów Ekstraklasy, Kraciun wydaje mi się, że byłby na pewno. Nie wiem, czy nawet idzie gdzieś w tej górnej części Też mi tej się tak czołowej wydaje. dziesiątki. Jeśli chodzi o flop, tutaj też miałem problem, bo generalnie piłkarze puszcze grają bardzo równo. Kevin Komar? Kevin Komar, myślałem nad Komarem, ale uznałem, że to by było trochę niesprawiedliwe, bo tu jednak czynniki pozasportowe go trochę wykluczyły. Ostatecznie O, postawiłem zachciało na. mu się troszeczkę, wiesz, No. takiej walki siłowej. Zdarzyło się, ale ostatecznie, jeśli chodzi o flow, wybrałem Mateusza Cholewiaka. Cholewiak. Cholewiak, bo po prostu spodziewałem się po nim więcej jako uznanym ligowcu. Tak, to jest taki przykład typowego, solidnego ligowca, To jest tak jak. który To? jest znany kibicem Ekstraklasy, ale takim, że tak powiem, laikom, tym, którzy polskiej ligi nie śledzą, Nie to do jest po prostu końca. taki nie do końca. To jest transfer, tak jak na zasadzie był w tym sezonie Andros Townsend do Luton. Do Luton, no. Do Luton. To jest dosłownie transfer jeden do jednego. Wzięli uznanego ligowca, chodzi sobie z ławki i albo daje radę, albo nie. No, to jest na tej samej zasadzie. Ale moje notatki co do puszczy. Mój ulubiony projekt w Ekstraklasie, jaka zresztą chyba też. Oczywiście. Kibicuję z całego serca, bo jestem romantykiem futbolu. Styl pozostawia dużo do życzenia, ale wyniki dowożą. Tak, punkty dowożą. Warto mieć na uwadze to, że atutem puszczy są stałe fragmenty gry. Padło Oj. bardzo dużo. Puszcza chyba ma jeżeli się nie mylę, puszcza ma najlepszy wynik, jeżeli chodzi o gole z autu. Powiem tak, jeśli chodzi o highlights, przepraszam najmocniej, sezonu, to na pewno w moim zestawieniu byłyby te rzuty wolne puszczy, nie?
że wszyscy No. przed polem karnym i idzie piłka i oni wbiegają, jak wiesz, taka nawałnica nagle. Absolutnie uwielbiam, ale wracając. Wiki dowożą, trener Tułacz, absolutnie świetna postać w mojej opinii i tutaj może kontrowersyjna teza, ale powiem, że trener Tułacz według mnie nie ma dużego warsztatu trenerskiego, ale za to, no umówmy się, na ekstraklasę to wystarczy. Na ekstraklasę wystarczy i radzi sobie. Dlatego trzymam Ale kciuki, życzę utrzymania i bardzo będę oczywiście, chciał. oczywiście życzymy utrzymania. I Jednak bardzo co będę do chciał. Artura Kraciuna, kurde, wolałbym, żeby polska ekstraklasa otworzyła się na rynek mołdawski w troszeczkę innych okolicznościach niż to, co się wydarzyło w czerwcu. Nie wspominamy. Jeśli chodzi o mnie, bardzo będę chciał pojechać na mecz Pogoni Szczecin z Puszczą. Będzie 4 maja. Kurde, fajnie, będzie już ciepło, no. Będę chciał zobaczyć tą ekipę na żywo. Mam nadzieję, że Puszczanie będzie w strefie spadkowej wtedy. Oby nie, chociaż mają 2 punkty przewagi nad 16 koroną. Niby Zajęte? niby Proszę mi nie mało. wchodzić. Nie wchodzić. Przepraszam, bo tutaj... Niby mało, co prawda, ale jakże te 2 punkty są istotne dla Puszczy. Pamiętaj, że Puszcza była skazywana na spadek od samego początku. Oj To tak. był zespół, który miał po prostu wejść, pograć sobie, spełnić swoje marzenia. Dla nich to miała być przygoda i mieli wracać do pierwszej ligi. Słuchajcie, oni Mało nawet... tego, przecież nawet nie byli faworytami w barażach o awans do Ekstraklasy, jak przecież Oni z Wisłą chcieli Kraków przed grali. sezonem zakontraktować Jakuba Rzeźniczaka. Rzeźniczaka, Jezu, tego tłuka. No. Więc to tylko pokazało na początku sezonu, że ten klub może być trochę mimiczny. Trochę mimiczny jest ten klub. Ale to też dlatego, że jest nowy. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu też, żeby Tak, nie było. tak. Dobra. Tyle o Puszczy, przechodzimy wyżej, gdzie jest zespół, który gra na tym samym stadionie, czyli Krakowie. Chociaż co do Puszczy nie było miejsca, to tak mógłby być taki fajny chichot losu, jakby grała na stadionie Wisły Kraków, a przecież była taka opcja Była taka opcja, przed ale startem sezonu. już nie pamiętam, dlaczego oni nie grają ostatecznie. Nie wiem, ale nie zagłębiajmy się w to, Nie przechodzimy do wiem, choć Krakowa. się domyślam. Dobrze. Tak, tak jak to Tadeusz Szczuk kiedyś odpowiedział. Jeśli chodzi o Krakowie, absolutny top, według sumienia absolutny, bo z topem też miałem problem, ale wybrałem ostatecznie Virgila Gice, czyli gościa z tej Krakowi, który generalnie otrzymał poziom. Umówmy się, to jest Tak, naprawdę Gita bandyty trzyma innej poziom od ligowy. jakiegoś czasu. Taki solidny element defensywy Krakowi, która umówmy się, szwankuje w tym sezonie. Solidny ligowiec. Taki solidny ligowiec, już zaznajomiony z polskimi I w warunkami. ogóle I to tak Virgil całkiem Gita to dobrze. jest chyba jeden z najlepszych strzelców Krakowi, no on ma chyba 4 gole. Już ci to sprawdzam. Drugi najlepszy. No, drugi najlepszy. No sami widzicie, a jeśli Więcej chodzi tylko o ma flop. Benjamin Kema. A jeśli chodzi o flop, tutaj Janek na pewno będzie zaskoczony. Ale co, zrobiłem to. Wybrałem jako flop Michała Rakoczego. Michała Rakoczego? Pewnie obiektywnie nie jest to dobry wybór. Ponieważ Michał Rakoczy, no, w niektórych momentach dowoził. Ale wydaje mi się, że Michał Rakoczy przed tym sezonem to był trochę zawodnik, który miał być bogiem Krakowi. To miał być taki game changer, to prawda. To miała być czołowa postać Krakowi. Jakby, żeby nie było, jest ważnym elementem I tego dla mnie nie zespołu. dowozi po prostu. Dla mnie nie dowozi tego, że on jest tego twarzą. I Może tutaj flop bardziej, może poczekaj, może flop bardziej w takim znaczeniu, że może nie jest spodziewaliśmy się taki więcej. słaby. O, na takiej zasadzie, że spodziewaliśmy się więcej. Dokładnie o to mi chodziło. Dlatego to jest mój flop. I tutaj co do Krakowi. Trochę u mnie zablusowali po meczu z Legią i Pogonią. Myślę, że utrzymają się na spokojnie. Raczej tak, chociaż to utrzymanie wcale nie przydzieliło jakoś nie wiadomo jak lekko. Chociaż jak wiecie, przed meczem z Legią było nerwowo. Było Jeśli chodzi, nerwowo. byli w stronie spadkowej. Benjamin Kalman to jest gość dla mnie, który potrafi grać piach przez 4 mecze, tylko po to, żeby w piątym być najlepszym piłkarzem na boisku i strzelić piękną bramkę. Przykład 19. kolejka. Piękna brameczka Kelmana. Przepiękna. To jest dla mnie człowiek zagadka, a Michał Rakoczy, który miał ciągnąć ich za uszy, no pokazał dla mnie właśnie, że nie daje rady. I gdy ten cały ciężar gry jest na jego barkach, no czasem po prostu nie dowodzi. Początek miał super, gol ze Stalą Mielec, asysta z Radomiakiem, ale później im dalej w las, tym gorzej. Natomiast ja bym Rakoczego nie skreślał.
Nie skreślałbym Nie, mieć, absolutnie go ale. nie skreślam. Żeby nie było. No. Ale mówię po prostu, że nie dowodzi, że jest dla mnie, panie Rakoczy, żółta kartka. Przygotował się. Ale to było suche, Jezus Maria. Ale dobra. Wiesz co, walisz gorsze, wiesz co, takie suchary troszeczkę jak ćwiąkała walisz na Twitterze. Dobrze, przepraszam. Idziemy Przeproś, dalej. przeproś. Przepraszam. Miejsce 12. Widzew. Łódzki Widzew. Słuchajcie, tutaj jeśli chodzi o to, miałem problem, bo nie było pozytywnych kandydatów za dużo, ale ostatecznie wybrałem jednego, to jest oczywiście Bartłomiej Pawłowski. Tutaj w Bartłomiej nawiasie Pawłowski, to było oczywiste. sobie dopisałem zdrowy Bartłomiej Pawłowski. O, to jest słowo klucz. Zdrowy Bartłomiej Bo Pawłowski. kiedy Bartłomiej Pawłowski jest zdrowy, to jest absolutny top naszej ligi i to jest człowiek, który po prostu przewyższa naszą ligę i to chyba wiemy obaj. Wiemy to obaj, dokładnie. A jeśli chodzi o Flobę, tutaj też może trochę kontrowersyjnie, ale Jordi Sanchez, ponieważ dla mnie jest to napastnik, który po prostu nie może znaleźć formy i w tamtym sezonie też to pokazywał. Że to nie jest napastnik, który jest regularny, który powiedzmy wali jednego gola na dwie kolejki, tylko to jest gościu, który właśnie taki trochę kalman pod względem No, formy. że potrafi zagrać kilka meczów beznadziejnie, by tylko po to, żeby na jedną, dwie kolejki się odpalić i potem zacząć znowu grać piach. I powiem tak, Jordi Sanchez bez Pawłowskiego pokazał, że to tak jak trochę, wiecie, no tak jak trochę był Benzema bez Ronaldo, kiedy Ronaldo był w Realu. I kiedy Benzema zostawał sam, to trochę to nie funkcjonowało, ale wracając. Moje notatki co do Widzewa. Odczuwalny brak Pawłowskiego, bez którego Widzew biłby się o utrzymanie. To jest taka moja teza. No i nie czarujmy się, wystarczy spojrzeć na tabelę, że wcale nie mają byli daleko do strefy spadkowej. To są tylko 4 punkty przewagi Tylko nad 4. 16 koroną. Dalej. Nie rozumiem nie inaczej, nie rozumiałem zwolnienia trenera Janusza Niedźwiedzia, ale jego następca Dawid Myśliwiec na razie daje radę, Daję radę. więc dla mnie, jeśli chodzi o Widzew, jest to spokojne miejsce 14-10. No, ma nic coś takiego. Podejrzewam, że to 10. miejsce, ewentualnie może jeszcze 9. w podrygach O nie, 8. myślę, że nie. Myślę, że za wysoko. Nie, do 9. to będzie taki szczyt możliwości Widzewa. Tak mi się wydaje. Aha. Czy chcemy coś jeszcze powiedzieć o Widzowie? Nie ma co się rozwodzić, przechodzimy dalej, bo szkoda czasu. O, Stal Stal Mielec. Mielec. Co możemy powiedzieć o Stali Mielec? Ja mogę powiedzieć od siebie, że to jest najbardziej nieprzewidywalna, najbardziej nieokiełznana drużyna w Ekstraklasie. Mogę Oni szybko moje potrafią notatki? rozegrać. Proszę. Bo to jest właśnie, co do tego powiedziałem. Najbardziej nieprzewidywalna drużyna i dlatego ja napisałem. Klub zagadka. Potrafią wygrać z Legią na Łazienkowskiej i to tak wiecie, tak zgnieść ich, jak... Tak, 3 do, to było 3 do 1, jak Tak, to dobrze było 3 do pamiętam. 1. Tylko po to, żeby za tydzień dostać 4-0 od Jagiellonii. Ja tego nie rozumiem, bo... Oczywiście nie ujmując niczego Jagielloni, to jest prawdziwy potwór w tym sezonie, Wiadomo, ale ale wiecie, przejdźmy do tego. co inne, bo to jest właśnie trochę dziwne, bo jak jedziesz na Legię i ogrywasz Legię 3-1, a później dostajesz 4-0 w dupę, no to coś jest nie tak, nie? No jest coś nie tak, ewidentnie jest coś nie tak. I osobiście mi brakuje klasowego defensywnego pomocnika pokroju Romanczuka. Oczywiście klasowy defensywny pomocnik na polską linię. Też żeby nie No było. tak. Ale poza tym to jest dla mnie klub, który będzie bił się o top 10. Jeśli chodzi o top, wybrałem Christiana Gettingera, bo to jest gościu, który zawsze stał, może grać nie wiadomo jak gównianie, a on będzie dowodził te liczby. Będzie trzymać formę, chociaż nie sposób też nie wyróżnić Ilii Szkurina. Tylko Ilia Szkuri, ja miałem z nim taki problem, że początek, pierwsza kolejka była dobra, później trochę było nic i na koniec się odpalił bardzo. Na koniec się odpalił, ale mimo wszystko zasługuje na wyróżnienie. Dlatego o Jest nim mówimy. niewątpliwie jedną z najważniejszych postaci w Stali Mielec i podejrzewam, żeby to robili, że raczej będą się tam starali próbować zatrzymać w jakiś sposób Szkuryna i żeby został przyjęty do zespołu, wzięty z CSKA Moskwa. Bo pamiętajmy, że Ilja Szkuryn jest na wypożyczeniu w Stali Mielec. Tak. A jeśli chodzi o flop, to też miałem problem i trochę na siłę wziąłem Marco Ejmana, bo jak tak oglądam sobie to stałem mes, to Marco Ejman nie zapisał mi się w tym sezonie niczym pozytywnym. Czy my w ogóle wspomnieliśmy coś o Emanie na naszych poprzednich podsumowaniach? Bo ja Nie. sobie nie mogę autentycznie Nie, jak przypomnieć. No gadałem przy właśnie. okazji meczu Pogoni ze Stalą, to chyba mówiłem, że
Marko Ejman chyba najgorszy ze Stali. To faktycznie nieźle o nich wspomnieliśmy. No, bardzo dobrze. No to co, idziemy do top 10, tak? Nie, czy to No i było zaczyna się 10? robić coraz ciekawiej. Radom No. jak Radom. Radom jak. Radom jak Radom. Oczywiście top był banalny tutaj. Wziąłem Pedro Henrique. Jeden z w ogóle z najlepszych transferów ekstraklasy, moim zdaniem. Oj tak, ale do tego dojdziemy. I flop. Flop wybrałem Frana Castaniedę, ponieważ on teraz w ogóle nie jest w Radomiaku. Tak, No nie. bo on rozwiązał kontrakt. Tak? Nie No walnąłem już głupoty? no taki wiesz, kolumbijski bajerant. Tak. Możesz coś powiedzieć, jeśli chodzi o Radomiaku? Ja oddaję Ci głos. Co mogę powiedzieć o Radomiaku? Podejrzewam, że właśnie tak będzie wyglądać sezon w wykonaniu Radomiaka. Raz lepiej, raz gorzej. Środek tabeli tak stabilnie dla nich będzie. Podejrzewam, że oni będą się bili o to top 8. Czy co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Na chwilę obecną są na miejscu 10. Mieli nosa co do Pedro Henrique, chociaż jeśli dobrze pamiętam, na początku sezonu był taki raczej no, wyśmiewany, to był raczej mem w zespole. A jakby tu nie patrzeć, Pedro Henrique jest jednym z najlepszych napastników aktualnie w naszej lidze. Ja nawet śmieję się, że to jest top 3. Top 3 nawet. Top 3. No, zależy od opinii. No, tutaj faktycznie pokazuje, że Frank Castaneda jest bez klubu. Moje notatki co do Radomiaka Radom. Klub z aspiracjami wyższymi niż top 10, umówmy się. No tak, no wspomniałem górna część tabeli. Ale co z tego, skoro mają strasznie nierówną formę? Na plus na pewno Abramowicz, Dawid Abramowicz, też kapitan. Tak. Czy Pedro Henrique? Spodziewałem się osobiście więcej od Rafała Wolskiego, który przeszedł z Wisły Płock. Ale Ale trzeba przyznać, że Wolski sobie całkiem dobrze radzi ale w nie ma Radomiaku. dramatu. Spodziewałem się Nie więcej, ma ale nie tragedii. ma dramatu. To trzeba powiedzieć. Odkąd weszli do Ekstraklasy, grają fajną piłkę i nie wiem, czy ktoś im tak naprawdę życzy spadku. Bo ja nie życzę Ale im to jest spadku. bardzo nierówny zespół, bo mają na swoim koncie po 19 kolejkach 6 zwycięstw, 6 remisów i 7 porażek. Idealnie 10. miejsce. Prawie idealny bilans, prawie idealny. 24 bramki strzelone, 23 stracone. Tylko boję się, że jak Radom nie określi sobie swojego celu, boję się, że ten projekt może pójść w złą stronę. Może pójść i to jest największy problem, największe zmartwienie aktualnie Radomiaka. Boję się, że to może być coś na przykład takich Lechia Gdańsk, która przez lata nie określała sobie swojego konkretnego celu i w końcu spadła. Sorry. Idziemy dalej. Ale Piast Gliwice. jak zaglądałem na tabelę pierwszej ligi, Aha, no. Lechia Gdańsk sobie całkiem nieźle radzi. Ale wiesz, tu chodzi o to, że spadli jednak, nie? No spadli, no a jeszcze takie nawet 2-3 lata wcześniej to było nie do w ogóle pomyślenia, żeby Lechia Gdańsk spadła. Umówmy się, mało kto sobie wtedy wyobrażał Ekstraklasę bez Lechii Gdańsk. A jaki stadion mają fajny. A jaki piękny, właśnie. W ogóle Gdańsk piękne miasto. Super miasto. Piast Gliwice, Janeczek, nasz ulubieniec. Gliwicki klub sportowy, remis Gliwice. Zacznę od pozytywnych rzeczy, a mianowicie mojego top i jest to Ariel Mosur. Czyli gościu, Ariel który... Mosur, ale też myślę, warto wyróżnić Jakuba Czerwińskiego. Jakub Czerwiński też, ale Ariel Mosur dla mnie to jest człowiek, który po prostu przewyższa tę ligę i szkoda, że ten... Nawet przecież pamiętajmy, były pogłoski, że ma odejść do norweskiego Eliteserien, a dokładnie do FK Molde. No, FK Transfer Molde. ostatecznie nie doszedł No. do skutku, I właśnie to ale chciałem uważam, powiedzieć, że że. dla Mosura to byłby dobry kierunek. Dlatego ja chciałem powiedzieć, że właśnie trochę żałuję, że on nie odszedł z tej Ekstraklasy, tylko jeszcze ten sezon będzie się tutaj kisił. A szkoda, bo troszeczkę to hamuje jego karierę, jednak pamiętajmy, jak to się dzieje często z polskimi ligowcami. Przechodzą do o wiele silniejszych lig i się po prostu od nich odbijają. Janek, ja na chwilę oddam Ci głos i się wyciszę, bo muszę sobie nos wysmarkać. Oczywiście, żeby tutaj nie zawadzać. Co można powiedzieć o Pieście Gliwice? Jest to jeden z najbardziej powtarzalnych zespołów ligi. Nawet ja bym powiedział, że chyba najbardziej powtarzalny ze wszystkich. Wiadomo, powtarzalność jest ważna, ale żeby to szło w dobrą stronę. 19 kolejek, przepraszam, Piast rozegrał 18 meczów i 12 spotkań zremisował. To jest 66% meczów zakończonych w remisie. No 66,6 w okresie, jakby ktoś się czepiał. To, co mi się w Piaście osobiście, w Piaście znaczy się, to, co mi się osobiście w Piaście podoba, to jest poukładana defensywa.
Piast gra dobrze w defensywie, mają taką solidną Jestem. obronę, natomiast mizernie to wygląda w ataku, bo w ataku nie pokazują prawie nic, Strasznie. chociaż od ostatnich dwóch kolejek się odpalili. Pozdrawiamy Lecha i pozdrawiamy Stal Mielec. Powiem tak, co ja bym chciał powiedzieć o Piaście Gliwice? Nie powiedziałem jeszcze mojego flopu, a jest to mianowicie Kamil Wilczek. Wiadomo, problemy ze zdrowiem, ale jednak to jest napastnik, po którym byśmy się bardzo dużo spodziewali. Ja też to zdrowie go trochę hamuje. O tym, jak mierny jest Piast w tym sezonie, świadczy to, że najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem jest Patryk Dziczek, ma na koncie 5 bramek, Wszystkie z karnych. wszystkie z karnych. Wszystkie z Wszystkie z karnych. karnych. Jeśli chodzi o moje Takim notatki do. najlepszym playmakerem, jak się okazuje, takim zawodnikiem, który strzelił najwięcej bramek, z akcji oczywiście, nie mówię tutaj o karnych, jest zawodnik, który miał być teoretycznie z miękkikiem, a mianowicie Serhij Krykun. No, Serhij Krykun raz nawet był przez nas wybrany jako zawodnik kolejki. Po tym, jak strzelił dwa gole Tak, w jednym meczu. Z kim to to było? była ta kolejka, w której pewien zespół przegrał 5-0 z innym pewnym zespołem. Będziesz mi jeszcze wypominać to 5-0? Oczywiście. Wracając. Królowie remisów. To był mecz z Wisłą Łódź. Tak, królowie remisów, tak jak Janek powiedział, mają ich 12, tak? Rekord Ekstraklasy, jak z tego co sprawdzam, wynosi bodajże 18. No, więc możliwe, że dobiją. Styl z pozoru brzydki, ale pod niektórymi aspektami skuteczny. Bardzo To, dobra co organizacja wspomniałem. gry w obronie. To, co wspomniałem. No dokładnie. Świetnie zorganizowana obrona Piasta I jest. szczerze, nie wiem, czy po Rakowie Częstochowa to jest najlepiej zorganizowana obrona w lidze. Ale tutaj niestety plusy się kończą. Przede wszystkim, bo w tym sezonie nie brak napastnika. Jorge Felix. To nie To nie to. jest dziewiątka. To nie jest taki zawodnik jak typu, nie wiem. Kamil Wilczek gra w tym zwycięskim sezonie? Chyba grał. Nie jestem pewien. Ale był jeszcze w Real Valencia. Był Joel Valencia, no. Był Real Valencia. I właśnie oni potrzebują takiego zawodnika jak Real Valencia, tak jak z tego swojego zwycięskiego, pamiętnego sezonu. Ale powiem szczerze, Gabriel Kirejczyk, spoko na zmianę, ale nie do pierwszego składu. Nie. Do tego, jeżeli Kamil Wilczek, te problemy będą na tyle poważne, że on nie będzie już grał w tym sezonie. Ruch Chorzów spada. Daniel Szczepan będzie do wzięcia. Jak dla mnie, korzystny ruch dla Piasta. I dla I też samego dla Daniela zawodnika. Szczepana. No. Czy chcemy jeszcze coś powiedzieć, jeśli chodzi o Piasta? Myślę, że nie ma co. Temat Piasta wyczerpaliśmy. Idziemy dalej. Zagłębie Lubin. Zagłębie Lubin. Może zacznę. Top. Zacznij. Top i flop. Na top było trochę kandydatów, ale ja ostatecznie wybrałem Damiana Dąbrowskiego. Wiadomo. Wiadomo, dobro. A jeśli chodzi o flop, wybrałem inny transfer Zagłębia, czyli Michała Nalepę. Nalepa strasznie rozczarował, to Oj, fakt. ile on ma meczów rozegranych? 4-5. Nalepa, w tym sezonie No, oczywiście. To sferalny 5. opowiada, ja będę patrzeć. Dobra. Jeśli chodzi o Zagłębie, cel był dość jasny. Top 6. 5 meczów, no. Przy czym warto sobie przytoczyć noty na SofaScore, jakie Nalepa zdobył. No on tam głupie kartki łapał, strasznie, Tak, Boże. 6-5, 6-7, 7-3 najlepszy mecz właśnie spokojnie w Szczecinie rozegrał. I potem już w dół, 4-7 Stal Mielec, 5-6 Raków Ale Częstochowa. wracając, cel był jasny, top 6. Nie udało się tego jeszcze osiągnąć, ale widać dużo plusów. Mianowicie, ogarnięty trener Waldemar Fornali, wiadomo, do tego. Doświadczony, obyty. Doświadczony. Damian Dąbrowski, Mateusz Wdowiak. Chodyra, czy zdrowy Dawid Kurminowski? No, Chociaż to. całkiem tak w miarę nieźle też sobie radzi Serhii Bułeca. I Serhii Bułeca. I według mnie to jest drużyna, która może dużo namieszać, jeśli chodzi o rundę wiosenną. Może nawet się gdzieś wbiją do tego poprzez, nie wiem, kosztem pogoni czy coś takiego. W każdym razie warto by było, aby poprawili swoją formę, gdyż na ostatnie 10 spotkań w lidze rzecz jasna, wygrali zaledwie 2. Początek Zagłębie miało bardzo dobry, ale potem się posypało i od jakiegoś czasu grają wprost fatalnie. Jeśli chodzi. Chociaż ten ostatni mecz ze Śląskiem Wrocław, pierwsza połowa była Dobry. dobra w Bardzo dobry. Zagłębia. Ja To bym była nawet dobra powiedział. wy.
Jeśli chodzi o Ja bym Zagłębie, powiedział, że. pierwsza połowa meczu ze Śląskiem Wrocław to była jedna z najlepszych połów Zagłębia w tym sezonie. W tym Tylko nie sezonie, dowiedli. a jeszcze jakby te nożyce Kurminowskiego wpadły, Oj, to. mamy kandydata do gola sezonu, nie? Ale Leszczu sobie pięknie poradził, ale Nie, do Śląska już Leszczu też naprawdę tylko szacun. oczywiście przyjdziemy. Szacun, bo naprawdę to była chyba interwencja kolejki, nie? Ja bym pokusił się o takie stwierdzenie, że tak. No, co jeszcze można powiedzieć o Zagłębiu? To jest naprawdę drużyna, która ma szansę się wbić do tego top 6 i naprawdę by mi wszyscy skreślał. Ostatecznie. Nie ma co jeszcze skreślać. Do miejsca szóstego, konkretnie do Pogoni Szczecin, teraz są 5 punktów. No, a 5 punktów naprawdę, uwierzcie mi, że w Ekstraklasie 5 punktów to jest jak, nie wiem, w Premier League 1 punkt. No. Coś takiego. Dobra. Taka jest piękna ta nasza Taka ekstraklasa. Taka jest piękna. piękna. A skoro mówimy jeszcze o pięknych rzeczach, to przechodzimy do Górnika Zabrze i do pięknej rzeczy, czyli mojego topu Daisuke Yokota. Daisuke Okota, jeden z najlepszych skrzydłowych, nawet może i w lidze. No zdecydowanie, no Daisuke Yokota to jest człowiek, który po prostu kontuzjowany Łukasz Podolski i gdyby jeszcze wleciał Yokota, to Górnik nie byłby na miejscu numer 7, tylko byłby na miejscu numer 15. Nie no, 15 to może Tak, nie, no ale ale bierzmy pod 12 no. uwagę to, że Górnik miał fatalny początek sezonu. Oj, Oni gdzieś tam bardzo źle. szurali po dnie tabeli, ale się odpalili i odrobili. Słuchajcie, ja To nawet oglądałem. chyba mówiliśmy przed sezonem, że Górnik Zabrze ma aspiracje na top 6. Powiem tak, ja oglądałem mecz pierwszej kolejki Górnik z Radomiakiem Radom. Grali beznadziejnie. O Jezu, wolałbym zapomnieć. Górnik gra wtedy wprost beznadziejnie. Pierwsze kolejki były fatalne w wykonaniu Zabrzan, ale się odpalili, złapali formę, złapali wiatr w żagle. Efekt widoczny w tabeli. Co do Górnika. Problemem wszystkich drużyn w Ekstraklasie, problemem wszystkich, no dobra, może nie wszystkich, ale większości drużyn w Ekstraklasie. Brak bramkostrzelnej dziewiątki. Brak bramkostrzelnego napastnika. No bo sorry, jeśli chodzi o Górnik, ja nie jestem ogromnym panem Sebastiana Musiolika. Albo Adriana Kapralika, jeszcze Kapralik gra. Albo Kaprelika. Podolski, który ciągnął za uszy ten klub w tamtym sezonie, miał w tym sezonie problemy ze zdrowiem. Co potrafiło Górnik brutalnie weryfikować w niektórych kolejkach. I wielki Daisuke Okota, ale o tym to już mówiłem. O tym wspominaliśmy. Lawrence Enali też jeszcze dobrą formę złapał Ale Lorenz ostatnimi Enali to czasy. sama końcówka rundy, nie? Tak, dlatego tutaj Enaliego nie ma co wychwalać, nie ma co tutaj wynosić na piedestał. Zagrał kilka fajnych spotkań i tyle. I to tyle. Powiem No, i Szczecin. teraz zaczynamy chyba to, na co wszyscy czekali najbardziej, czyli top 6. Wchodzimy do wielkiego Big Six. Mogę Szczecin. Tutaj może ja pewnie tutaj będę się trochę więcej wypowiadał niż Janek. Ale mogę Proszę bardzo. Szczecin. To by był wiadomo, oczywiście Kamil Gorsicki. Pomimo tego, że zagrał 7 gównianych meczów, to później każdy był dobry. Dobra, może poza meczem z Piastem w Gliwice, no ale jednak. I flop. Było kilku kandydatów. Ale ostatecznie wybrałem Czy jednego. masz na myśli to samo co ja? Tego samego Powiedzmy na zawodnika? 3-4. Dobra. 3-4. 3, 4. Gamboa. João Gamboa. Brawo. Ha! Wiedziałem. João Gamboa, no umówmy się, no transfer nieporozumienia. Ale moje dodatki co do Pogoni Szczecin. Przepiękna seria 4 porażek z rzędu. Jedyna drużyna, znaczy tutaj okazuje się, że nie jedyna, ale jedna z dwóch drużyn, która przegrała z LKS-em. Blamasz w eliminacjach do Ligi Konferencji. 5-0 z Chęt. Frajerstwo. Też ci będę piąteczkę wypominać. Spoko. Frajerstwo w meczach, które powinny być wygrane. Warta Poznań, Stal Mielec. Beznadziejna gra w obronie. Malec po prostu. Dobra, Malec to lepiej niż w tamtym sezonie, ale to co czasem na przykład wyrabiał Kutris, to jest dramat. Ale z drugiej strony. Ale żeby nie było, że tylko jedziemy po pogoni, mają fajną ofensywę. Dlatego chciałem tutaj przejść. Ale z drugiej strony. Jeden z najlepszych piłkarzy naszej ligi. Kamil Grosicki. Świetna ofensywa i bardzo dobra forma na wyjazdach, jak sobie popatrzysz. No, tak. Na wyjazdach Pogoń zajmuje drugie miejsce w tabeli. No właśnie. Dlatego to akurat może tak Pogoń lekko wyklirować. Czy według mnie są szanse na top 3 w tym sezonie? Nie. Czy są
szanse na top 4 raczej nie, ale top 5 jak najbardziej. Znaczy, może to nie wynikać bardziej ze słabości pogoni, tylko po prostu z tego, że jest Że duża Ekstraklasa jest konkurencja. mocna w tym sezonie, że jest po prostu. Tak. Bo żeby nie było, od tamtego sezonu Śląsk sobie przypomniał, że może grać w piłkę. Jagiellonia sobie przypomniała, że może grać w piłkę. Zagłębie i Górnik są niebezpieczne. Lech, Raków, Konkurencja. Legia standardowo. Ale wiecie, Lech Legia trochę, wiecie, podupadło od tamtego sezonu, ale do nich dojdziemy. Dojdziemy. I właśnie, jak jesteśmy w temacie Legii, to możemy od razu płynnie przejść do zespołu z naszej stolicy. Mogę zaczynać, jeśli chodzi o Legię. Zacznij. Top, Zacznij. wybrałem tutaj Pawła Wszoka. To jest po prostu, to jest dosłownie top. To jest klasa, to jest człowiek, któremu ja nie wiem dlaczego nigdy nie wychodzi za granicą. Nie wiem, ale w przypadku Legii jeszcze grzechem by było nie wyróżnić Josue. Josue, ale to jest niesamowite, że oczywiście chwalimy Josue, ale on nie ma żadnej asysty w lidze. W lidze nie, ale nawet za europejskie puchary warto go wyróżnić. No to Wiadomo, to wiadomo, nie no ale jednak, ekstraklasa, wiesz. ale to jest kluczowy zawodnik Legii. I Tak. jeżeli odejdzie właśnie z CWKS-u, to będzie potężna strata dla nich. A jeśli chodzi o flow, no to wybór raczej był tylko jeden. Mark Gual. Fatalny. Po Gualu, zwłaszcza jako królu strzelców zeszłego sezonu, mogliśmy spodziewać się o wiele, wiele Oj, więcej. oj, 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 Zawodzi tchórz strasznie, obręczy. na całej linii. Jeden gol w lidze. Jeden. Jeden. A w zeszłym sezonie strzelił ich ile? Z 10, 12? On był Był królem królem strzelców. strzelców. Tak. No. Był królem strzelców. Nie pamiętam Jeszcze już jak w dokładnie. Jagiellonii grał. No. To jest po prostu coś strasznego, jeśli chodzi o Legię. Super gra w Europie, która nie do końca przekłada się na ligę. Dość dobre transfery, chociaż w top, jak wiemy, nie zabrakło. Pozdrawiam Guala. Kadra na mistrzostwo i na niezłą przygodę w pucharach. Ale coś nie gra. Pytanie co? Nie wiem, ale może to wynika z tego po prostu, że mają puchary na głowie i mają troszeczkę większe zmartwienia. No, mają, ale wiesz, to z drugiej strony, kiedy robisz takie transfery, kiedy masz tak przeładowaną kadrę, no to jednak wiesz, bierz się na trzy fronty, a teraz to już na dwa tylko. No tak, jakby to nie patrzeć, znaczy tutaj w tym przypadku z tymi frontami korona bardzo ułatwiła im to zadanie. Oj, strasznie było ułatwione zadanie. Strasznie ułatwiła zadanie. Tak, Legia, jeżeli chodzi o głębię składu, wypada chyba najlepiej w lidze wraz z Rakowem. Mają potężną głębię składu, potężną. Oni mogą wystawić na dwa mecze w odstępie 3-4 dni dwa zupełnie różne składy. Poziom byłby całkiem podobny. Ty mów, ja muszę szybko zmienić jedną rzecz w mojej 11 rundy. Teraz mi Dobra, to przyszło do ty głowy. zmieniaj, a ja mogę poopowiadać tylko tyle, że Legia to jest zespół, po którym zawsze spodziewa się więcej. To jest zespół, który zawsze ma aspiracje na zwycięstwo. Co roku jest obstawiany, komurowany faworyt do tytułu Mistrza Polski i zawsze gdzieś się liczy w tym wyścigu o to trofeum. No, 15 razy Mistrza Polski zdobyli. 15 razy, dobrze mówię? Nie wiem, czy nie więcej nawet. Legia. Ale Nie no, wiem, mów, ja sprawdzę, ja sprawdzę. w każdym razie jest to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. I piąte miejsce. Może ma prawo rozczarowywać kibiców Legii. Ma Legia prawo. ma Absolutnie. 16 mistrzostw. 16. No to dziękuję, że mi poprawiłeś. W O każdym co? razie to jest najbardziej utytułowany klub w Polsce i tak, no bo Górnik i Ruch mają po 14. No. Dużo osób na przykład w tym, że Legia nie do końca jest w stanie przełożyć tą swoją formę z Europy na ligę. Na przykład często upatrują w trenerze Kostaru Jajić. No według mnie niepodstawnie, bo według mnie to jest naprawdę znakomity trener. I przekonałem się o tym jako kibic Pogoni wcześniej. Ale jeśli chodzi o Legię. Na przykład Jürgen Elitym. Super transfer. Tak, Elitim to jest świetny transfer. Patryk Tutaj Legia Kun, fajnie wyczuła. super transfer. Sprawdza się. No i chyba na tym dobre transfery się kończą, chyba że ja o kimś zapomniałem. Muci przyszedł w tym roku? Nie, Nie, wcześniej. to dobra, to nie, nie. No ale takie flopy jak Marco Birsch, jak
Boże, Marco, Markual? Margual. Gual? Zil Diaz to jest ciężko powiedzieć, no ale to robi rezerwowego na razie. Więc tyle można powiedzieć. No i chyba Znaczy z tyle takich może. jeszcze całkiem niezłych transferów to może Radovan Pankow. A, Radovan Banków. O, to według mnie dobry transfer. Tak, niewątpliwie. Dobra, tyle chyba o tej Legii. Przejdźmy do top 4. No i tutaj wita nas Raków Częstochowa, który za chwilę może być w top 3, bo ma jeden mecz zaległy. Jeden mecz zaległy i tuż przed nimi jest Lech, który raczej fenomenalnie nie gra w tym O. sezonie. Jeśli chodzi o Raków, moim top mogłem wybrać kilka, ale wziąłem Bartosza Nowaka ostatecznie, który dowozi, szczególnie w lidze. No flop, kurde, ja zawsze broniłem tego Szonego Kittela, ale ostatecznie chyba trzeba go traktować o tyle jako flop, bo no jednak spodziewamy się więcej po takim zawodniku. Przypomnij sobie w ogóle moment, kiedy Raków Częstochowa ogłosił transfer Sonnego Kittela. W mediach był szał po prostu. Oj, szał. To było zapowiadane, to było po prostu zapowiadane jako prawdziwa bomba transferowa, I jeżeli była. jak na tak, i to była bomba transferowa, jak na nasze polskie warunki. Dla mnie Także mogliśmy najgłośniejszy. od Kittela wymagać o wiele, wiele więcej. Dla mnie to jest najgłośniejszy transfer tego lata tuż po Gualu. Albo tam koło Guala. Tak, ale chociaż nawet nie wiem, czy nie troszeczkę wyżej. O, wyżej. No, nawet wyżej. Wyżej, wyżej. Był większy show na Kittela. Jeszcze Yeboah był. Też taki głośniejszy. No, Jeppoła, ale to był taki transfer wewnątrz ligi. No, Też dobry wiadomo. transfer. Ale no, Znaczy, trzeba Jeppoła ostatecznie go. sobie całkiem dobrze radzi. No tak, ale ja nie mówię o nim, że to jest flop. Broń Boże. W Śląsku był prawdziwym kozakiem. Był A najlepszym, moim zdaniem, w zawodnikiem Rakowie daje ligi. radę, kiedy jest w formie. Tak, był najlepszym zawodnikiem Śląska w zeszłym sezonie. No. No, czy najlepszym? Nie Bierzmy wiem. pod uwagę to, że Śląsk wcale nie grał dobrze. I Jeppoła był Cały taki Śląsk był wybijający słaby, się no. ponad resztę. Dobra, jeśli chodzi o Raków. Słaba gra w Lidze Europy, umówmy się. Rozczarowali. W lidze celem powinno być minimum top 3 na te pół roku. Czego spełnić się jeszcze nie udało? Gra w obronie na poziomie naprawdę europejskim. I według mnie godne zastąpienie Marka Papszula Dawidem Szwargą. Tak, Szwarga jako trener sobie radzi. Co do obrony mogę powiedzieć, że jest też świetnie zorganizowana. Bierz pod uwagę też to, że mają, no po prostu zrobili dobre transfery w postaci Sratosa z Farnasa. Dobry transfer. To dobry transfer. Mają jeszcze Zorana Arsenicia, też dobrze sobie Chociaż radzi. wiadomo, Arsenis problemy ze zdrowiem. Miał też problemy ze zdrowiem. Rakowican, co prawda strzelił tego samobója z FC Kopenhagą, ale sporo było w tym nieszczęścia. Oj, bardzo dużo nieszczęścia. Także tutaj nie ma co na nim psów wieszać. I plus, jeśli chodzi o Raków Koczergi. Koczerki też. O ile w Też. zeszłym sezonie no tak niezbyt dojeżdżał poziomy, o tyle teraz Czołówka. to jest solidny punkt środka pola Rakowa. No i szkoda i Diego Lopeza, nie? No właśnie, Bardzo szkoda. jakby Ivis Lopez grał, to pewnie nie byłoby tylu transferów. No, dlatego Zwłaszcza na ataku. A szczególnie pamiętaj, że myślę, że Yeboah by nie sprawdzili. dołączył do klubu. No wtedy tak. Albo A Sonny pamiętaj, Kittel. że na napad oprócz Jeppoałacha dołączył jeszcze Łukasz Zwoliński i Ante Crnac. Ale Jeszcze Ivi Srdjan Lopez, Plavšić. inna pozycja. No dobra, ale jeszcze Srdjan Plavšić. Dobry transfer. No też całkiem niezły. Dobra. Przechodzimy do top 3. Przechodzimy. Lech Poznań I Lech Poznań. oddaje. Ja tylko przeczytam na szybko moje top flop i moje notatki i oddam ci głos, ok? Okej. Okay. Top dla mnie Christopher Welde. Flop Niewątpliwie. Ali Golizanek. I moje szybkie notatki. Kompromitacja w eliminacjach do pucharów, co teoretycznie powinno ich premiować w walce o tytuł. W rzeczywistości jest trochę na odwrót. Zmiana trenera po zakończeniu rundy z Johna van der Broma na trenera Rumaka. Oddaję Janku jako kibicowi kolejorza tobie głos. Co mogę powiedzieć o Lechu Poznań w tym sezonie? Nie grają tak, może i zajmują trzecie miejsce, ale nie grają tak, żeby były same ochy i achy na temat ich gry, jacy to oni nie są świetni, jacy to oni nie są niesamowici. Nieprawda. Ich gra nie zachwyca, a zwłaszcza w ostatnich kolejkach. Bo wcześniej sobie rzeczywiście dobrze radzili, ale teraz nie jest tak dobrze. I to się posypało, mam wrażenie, po tej manicie w Szczecinie.
po tym meczu z Pogonią. Dobra, mieli dobry okres. 4-1 z Puszczą, 3-1 z ŁKS-em. Spoko. Dobry. Co było potem? Remis z Jagiellonią po naprawdę szalonym meczu. Jeden Oj, z lepszych meczów to tej był rundy, super. moim I zdaniem. to był, przepraszam, że ci przerwę. To był dzień, kiedy ucieszyłem się, że lubię Ekstraklasę i wybrałem mecz Ekstraklasy zamiast meczu Ligi Mistrzów. I to był dobry Prawidłowy wybór. wybór. Dobry wybór, Bardzo prawidłowy. dobry wybór to był. Następnie remis z Krakowią. No, patrząc na klasę Lecha, No. patrząc na klasę Krakowi, to po myśli kibiców Nie kolejarza pojawia powinno się się tylko to, że wydarzyć. nie powinno się wydarzyć, dokładnie. Następny mecz, zwycięstwo z Ruchem Chorzów. No, fajnie. 3 punkty zdobyte, w pewnym stylu. Ale chwalenie Lecha za pokonanie Ruchu Chorzów, to by było tak, jakbym ja cię teraz pochwalił za to, że codziennie myjesz zęby. No. Jakby, no formalność, nie? Formalność. Formalno się. Następnie remis z Lechią po aoglądalnym meczu. Po meczu, którego po prostu nie dało się oglądać, a był tak świetnie opakowany pod koniec stulecia, rocznicy za niepodległości. Tego dnia mieliśmy dwa hity kolejki. Był o 15 Pogoń Raków, 17:30 Lech z Legią. Pogoń Raków był absolutnie fenomenalnym meczem, jak na warunki Ekstraklasy. Ale Legia rozczarował. Oj, strasznie rozczarował. Strasznie. Potem haniebna porażka z Widzewem. Haniebna. Nie powinno to mieć miejsca. Nie powinno to być. Potem zwycięstwo z Koroną, wymęczone w ostatnich minutach. Jednak w tym przypadku, kiedy zawodników Lecha usprawiedliwia pogoda. Moim zdaniem ten mecz w ogóle był powinien zostać przerwany. Nie powinien się odbyć. Nie powinien się odbyć. Nie wiem, dlaczego sędzia ciągnął ten mecz do samego końca. Nie rozumiem tej decyzji. Ja również. Ale wygrali. Następnie mecz z Piastem. To był mecz, na którym upamiętniono 105. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Znalazłem w internecie taki fajny komentarz, dobrze obrazowujący ten mecz. Że gdyby powstańcy walczyli z takim samym zaangażowaniem jak zawodnicy kolejarza w tym meczu, to by dzisiaj na Wielkopolsce by się Guten Tag witali. Dobra. I to był mecz, na którym Piast przerwał I poster misiów. jako... Tak, i jako puenta dla rundy jesiennej, zremisowany mecz, który tak naprawdę powinien by się zakończyć zwycięstwem z Radomiakiem Radą. To było peron. Poziom gry nie zachwycał, zwłaszcza możemy spodziewać się więcej po Lechu, biorąc pod uwagę to, jakie transfery zrobili, czytaj Ali Kolizadeh, tak hucznie zapowiadany, to też była taka wielka bomba transferowa. W końcu uczestnik mundialu w Katarze, No. zawodnik obyty, kupiony za wcale niemałą cenę, na Kolizadeha wydali chyba niecałe 2 miliony euro. Ile? Niecałe 2 miliony. Coś koło dwójki to się kręciło. Coś koło dwójki. Wiesz, jak na poznaniaków, znając takie cechy mieszkańców Poznania, to jest ogromna kwota. W euro! Takie coś jak 222 miliony za Neymara. Coś takiego. Nie no, to nie porównujemy. Nie no, nie no, to tak... To Nie tak był wchodzić. żart, tak żartem bardziej, żartem oczywiście. Nie wchodzić, napisać. Boże, już który raz ja muszę upominać, przepraszam najmocniej, żeby mi tutaj nie wchodzić do pokoju. My tutaj ważne rozmowy nagrywamy, a tutaj takie coś. Ach, może przepraszam Zebrało się najmocniej. 2 nastolatków, którzy gadają jakieś głupoty do kamery i... Ekstraperci się z kursu wzięli. Ekstraperci. Ekstraperci się zebrali. Jakieś chore. Jeśli chodzi o Lecha, co ja bym chciał powiedzieć. Ja tutaj z Jankiem miałem trochę, można powiedzieć, dyskusję na temat trenera, bo na przykład Janek uważał, że zatrudnienie trenera Rumaka nie jest dobrą opcją. Ja na to was uważałem wręcz przeciwnie, że doświadczony trener musi dowieść ten sezon do końca. Doświadczony trener, ale bierz pod uwagę też taką, on miał długą przerwę od trenowania. No to Bierz to wiesz, też no pod ostatnim uwagę. klubem z Ekstraklasy, jaki trenerów był Śląsk Wrocław w sezonie 16-17. No właśnie. To trochę długo. Trochę tak. Przechodzimy do top 2. Dlatego ja osobiście co do Rumaka mam pewne obawy. Mam nadzieję, że po starcie rundy wiosennej tych obaw już nie będzie i będę o wiele spokojniejszy o wyniki Lecha. No to co? Jagiellonia. Jagiellonia. Top! Na terenie swoim, na swoim stadionie w Białymstoku, na tej swojej twierdzy, jest to potwór nie do przejścia. Top, Bartłomiej Wdowi, flop. Tutaj wziąłem bardzo na siłę i w sumie nie miałem jeszcze tego jako wyznacznik. Wbrałem Tomasza Kupisza, bo tak naprawdę nie miałem kogo wziąć z Jagiellonii. A ten Tomasz No tak, Kupisz to tego tutaj wziąłem na był siłę. trudny. Jagiellonia w końcu sobie przypomniała, jak się gra w piłkę.
Napisałem tak. Grają pięknie. W końcu na Podlasiu przypomnieli sobie, że można grać w piłkę. Trener Siemieniec z roli strażaka, bo przypominam, Jagiellonia wzięła trenera Adriana Siemieńca jako strażaka w tamtym sezonie. Został na dłużej i stworzył genialnie działający słowo klucz. Kolektyw. Dokładnie, kolektyw. Kolektyw. Nie, to nie jest drużyna opierająca się na jednej indywidualności, to jest kolektyw. Pięknie grają. I warto też zaznaczyć, że Jagiellonia to jest najskuteczniejsza mają najskuteczniejszą ofensywę w całej lidze. Tak? W 19 spotkaniach strzelili 45 goli. No to ładnie. Jesus I i mówię, Mas. na drugim miejscu jest dla porównania Raków Częstochowa z 35 bramkami, czyli 10 goli różnicy. Jesus i Mas, Naranjo, Wdowik, Pululu. Oni po prostu dowożą. Norman Hansen. Hansen, no to już nie wspominam. Dowożą. Super. Po prostu. Jeszcze Marczuk. Nie wiem, czy wspomniałeś Marczuka? Marczuka nie wspomniałem, ale Marczuk, powiem ci, że Marczuk z formą wyhamował. Wyhamował, to prawda, ale Słaba ten końcówka. początek miał dobry. To też. Dobra. O Jagiellonii powiedzieliśmy szybko, ale streszliwie. Przechodzimy do lidera. Powiedz mi tak, czy gdybym pół roku temu powiedział ci, że po 19 kolejkach Śląsk Wrocław będzie liderem, to czy byś mnie potraktował wtedy poważnie? Wysłałbym cię w kaftanie dla wariatów do Choroszczy. No właśnie. Powiem tak. To są moje całe notatki co do Śląska. Top Erik Exposito, flop delikatny dla mnie Burak Incze i moje notatki jeśli chodzi o styl. Cała Polska w cieniu Śląska. I mówisz tak o kibic pokoleń. No ale co ja mam powiedzieć, bo Śląsk Znaczy, Wrocław zdominował te pół roku. te pół roku zdominował, chociaż nie bez problemów. No, Początek zdarzało sezonu, się. pierwsze 2-3 kolejki mieli beznadziejne. A moim największym flexem jest to, że mam zdjęcie z Erikiem Exposito. Możesz się tutaj pochwalić do kamery. Tak, A, i jeszcze z pochwal. Rafałem Leszczyńskim. Z Rafałem Leszczyńskim zbiłem piątkę. Ta ręka dotykała ręki Rafała Leszczyńskiego. Dlatego A tak ty dobrze nie broni. miałeś foty z Leszczyńskim? Jeszcze? Leszczyńskiemu zrobiłem fotę, jak dawał autograf i zrobiłem piątkę. A, Proszę w bardzo. taki sposób. Ja pokażę. Może będzie słabo trochę widać, ale dziękuję bardzo. Mam zdjęcie generalnie z trzema piłkarzami Ekstraklasy plus Leszczyński. Tutaj może pokażę. Jest Blaszk Kramer jeszcze. Wyłapany. oczywiście mój idol, czyli Luka Zachowicz. I po zrobieniu tego zdjęcia, to był mecz z Linfield, w eliminacjach do Ligi Konferencji, to był ostatni dobry mecz Luki Zachowicza w Pogoni. Klątwa eksperta. Klątwa eksperta i jeszcze gdzieś Leszczyńskiego spróbuję złapać, Ja z a ty takich możesz mówić. piłkarskich zdjęć to mogę się pochwalić, że mam zdjęcie z jednym z najlepszych aktualnie trenerów polskiej ligi, mianowicie. Kazimierz Bochkal! Z Jackiem Magierą mam zdjęcie. Nie wiem, czy tutaj Jack będzie widać Magiera kurczę. tutaj jest. Trochę światło. Jest Jack O, Magiera. teraz dobrze widać. Także udało mi się zrobić zdjęcie właśnie z panem Magierą. Mów, ja szukam Leszczyńskiego. Ale muszę przyznać, że Śląsk Wrocław naprawdę zachwyca w tym sezonie. Może nie grają fenomenalnie, bo oni mają ostatnio taki styl, zauważyłem, że oni oddają inicjatywę w pierwszych minutach. O właśnie. Śląsk Wrocław ma właśnie taki styl, że oni oddają inicjatywę w pierwszych minutach i oni czekają na to, co zrobi przeciwnik. Tak wycofują się, patrzą na to, co Grają robi. z kontry. Grają z kontry, a potem się odpalają. A Zwykle później mają Erik drugą stopę Exposito lepszą ma niż pierwszą. 14 goli. Tak, chociaż bywały takie momenty, że Exposito był wręcz niewidoczny. Końcówka trochę, tak można Trochę powiedzieć, że w przyhamował. końcówce przyhamował, to prawda. Ale no, ale do Exposito na pewno jeszcze dojdziemy. Słuchajcie, przeszliśmy ładnie, zajęło nam to prawie 1,5 godziny. Przeszliśmy przez wszystkie zespoły. Płynnie. Myślę, że o każdym powiedzieliśmy kilka słów, to jest najważniejsze. No i co? Teraz możemy przejść do naszego plebiscytu. Teraz to jest mój ulubiony moment, bo Janek, muszę się pochwalić, przygotował grafiki. Będziecie wszystko widzieć, jeśli chodzi o wybory. Bramkarza, obrońcy, napastnika i tak dalej. No to co? Może zaczynajmy od bramkarza. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli tylko nasze wybory. W sensie takie nasze top 5? Nie, tylko jedynkę naszą. Bo powiem ci, że
Nie sądziłem, że to nam tyle zajmie. No dobra. Jak coś, to bo na naszych grafikach będzie różnie widoczny ranking nasz od pierwszego miejsca do piątego. My to, Janek, powiem tak, dogadamy to prywatnie ze sobą. Tak, to będzie dogadane To poza dogadamy kulisami, prywatnie, ale bo po zapewniamy, to prostu trafi do wiadomości publicznej. powiem wam szczerze, ja chciałem, żebyśmy te kluby zamknęli w godzinę albo w 50 minut. Nie Ale udało gadało się. nam się tak dobrze, że Tak dobrze nam dobra. się gadało, dlatego trochę przyspieszamy tempo. Dobra. Kogo wybrałeś jako swojego bramkarza rundy jesiennej? Moim wyborem jest jeden z najważniejszych punktów swojego zespołu. Dzięki niemu, bez niego nie byłoby tak dobrej gry tego zespołu, a mam na myśli Rafała Leszczyńskiego ze Śląska Wrocław. I tutaj się zgadzamy, bo ja też wybrałem u siebie Rafała Leszczyńskiego. Ja sobie jeszcze zapiszę w zeszyciku, że ty też wybrałeś. Bo ja później ci po prostu podeślę, żebyś wiedział, jakie grafiki zrobić, tak? Tak, to będzie potem przygotowane, dokładnie. Tak, I dlatego... żeby nie było, teraz powinniśmy dać chwilę na to, żeby widz się zapoznał tutaj z grafiką. Tak, znaczy będziemy mówić, grafikę właśnie macie przed sobą w tym momencie. Jakby było za krótko, to proszę Sorry. zapauzować. To proszę zapauzować. Powiem tak, Rafał Leszczyński, absolutnie bym się nie spodziewał, że powiem o nim jako najlepszym bramkarzu rundy, bo miał przeciętny początek. Tak. Ale Warto też ruszył. nadmienić, że Leszczyński jest dosyć stary, bo ma już aż 31 lat. Ciekawostka, Rafał Leszczyński ma debiut w reprezentacji Polski. Tak. Za W Nawałki. 2014 roku rozegrał w styczniu mecz z reprezentacją Norwegii, kiedy to Towarzyski. gra w pierwszoligowym Dolcanie Ząbki. To jest ciekawostka. No to jest ciekawa sprawa. Dobra, mamy wybranego bramkarza i wydaje mi się, że jak będziemy... bo ty masz przygotowaną swoją jedenastkę rundy, tak? Mam swoją przygotowaną. Ja też mam swoją przygotowaną, myślę, że o nim no, siłą rzeczy będziemy wspominać. Obrońca! Tak. Poczekaj, to może jak ty zacząłeś bramkarza, to ja zacznę obrońcę. Powiem tak, kilku kandydatów było, ale ja ostatecznie wybieram absolutną ostoję. Zawodnika, bez którego zespół, w którym gra, nie byłby na tym miejscu, na którym on jest, a mianowicie chodzi o Jagiellonię Białystok i Bartłomieja Wdowika. Najskuteczniejszy obrońca, jeśli chodzi o pojedynczy sezon w historii Ekstraklasy, a jesteśmy dopiero na półmetku. Tutaj warto dopowiedzieć w historii Ekstraklasy XXI wieku w jednym sezonie. Tak, w XXI wieku. No, gość jest absolutnie niesamowity. Z wolnego, z różnego nawet potrafi, z karnego. To jest naprawdę dla mnie absolutny fenomen i bardzo mnie wdowisz. Cieszę się, że dostał powołanie też do reprezentacji Polski. Tak, że Michał Grabiesz go tutaj docenił. I co mogę powiedzieć? Było kilku kandydatów, to fakt. Ale wydaje mi się, że Bartłomiej Wdowik jest w tym przypadku poza zasięgiem. Czy też wybrałeś u siebie Wdowika? Tak. To jest też mój wybór. No, widzicie. My nie musimy się kłócić, my się rozumiemy po prostu bez słów. Chociaż teraz to się zacznie. Pomocnik Pomocnik. rundy. Tutaj już będzie ciekawiej, Oj, było myślę. dużo kandydatów. Było dużo kandydatów. Ja Zacznij. osobiście wypisałem sobie aż 10 osób. 10 Ojej. zawodników na tą pozycję. Ale wiesz, że tylko top 5 podamy na grafice. Wiem, że tylko to będzie top 5, wiem, ale sobie jeszcze przygotowałem takie dodatkowe nominacje. Dobra, mów. Nie ukrywam, w tej kategorii miałem troszeczkę problemów. Ja też. Ale zdecydowałem się wybrać zawodnika, który również był kluczową postacią w swoim zespole, który też zapracował sobie na uznanie selekcjonera reprezentacji i który niewątpliwie jest również jeden z najlepszych zawodników w lidze. Chodzi tutaj o Christophera Weldę z Lecha Poznań. Wiedziałem, że to jest Christophera Weldę. No człowiek, który absolutnie jest najlepszym piłkarzem Lecha w tym sezonie. Na razie, żeby też nie było. To jest dopiero Na półmetek. razie, bo też momentem ma Mikael Iszak. Tak. Ja jeśli chodzi o mnie, również wybrałem piłkarza, bez którego ten klub, w którym on gra, nie byłby na tym samym miejscu, który absolutnie odmienia grę tego zespołu, który jest absolutnie magikiem na poziomie ekstraklasy. I który po prostu dodaje tej lidze atrakcyjności. Mówię tutaj o Kamilu Grosickim. Ja powiem ci tak. Chyba musimy to rozstrzygnąć w troszeczkę inny sposób, ponieważ
Ty masz na pierwszym miejscu Grosickiego, ja mam na Dokładnie. pierwszym miejscu A Weldę. musimy zdecydować się na jednego. Tak, musimy wybrać tego jednego, jedynego, nie może być ex aequo. Pytanie, czy zaczynamy bitwę na argumenty? Może na razie zacznijmy od tego, kogo masz na miejscu drugim. Powiem tak, na miejscu drugim mam Christophera Belda. Ale nie uwierzysz. Na drugim miejscu mam Kamila Grosickiego. I co teraz? O kurde. No i teraz nam się podziało. Powiem tak. Może zacznijmy od liczby. I Dobra, myślę, że porównajmy sobie. zróbmy to tak. Kto ma lepsze liczby, zostaje wybrany pomocnikiem kolejki. Ty sprawdzaj Weldę jak Grosika. Ale poczekaj. Jakie kryteria? Gole i asysty. Okej. Klasyfikacja Czyli kanadyjska. klasyfikacja kanadyjska. Sama liga, to też jest ważne. Dobra, ja mam to sprawdzone. Ja też. Ile? Okej. Christopher Welde, 11 bramek i asyst. Kamil Grosicki, 13 bramek i asyst. Nie, ty źle słyszałeś, Jarek. Jak? Kamil Bramki plus Grosicki. asysty. Grosik ma 8 goli, 5 asyst. On ma 8 goli, 8 asyst. 8 asyst? No tak mi pokazuje na Transfermarkt. A ja Że patrzę na SofaScore. Ekstraklasa. Ja patrzę. Dobra, Ekstraklasa to będzie legitne źródło. Sprawdź Ekstraklasa, jak możesz. Dobra, już patrzę. Przynajmniej, drodzy widzowie, macie gwarancję tego, że wszystko jest robione na żywo. Tak, żeby nie Że było, nic że... nie jest ustawione. Tak, to nie jest ustawione. My tutaj lecimy na żywo. Lecimy. I to jest. No, Grosicki ma goli 8. Czekaj, nie, to może inaczej. Klasyfikacja kanadyjska. Nie, no, dane z Ekstraklasy pokazują mi dokładnie to samo, co na SofaScore. Czyli Grosicki To może ja mam 13 coś w ciekawego. klasyfikacji kanadyjskiej, Welde Czyli kto 11. wygrywa ostatecznie? Kamil Grosicki. Ma więcej. Ma o 2 więcej. W takim razie liczby przemówiły. Co ja mam powiedzieć? Liczby Liczby przemówiły. przemówiły, Kamil chociaż Grosicki. Welde to również kapitalna runda. Powiem tak. W takim razie teraz przechodzimy do napastnika. I ja muszę wam od razu coś ważnego wytłumaczyć. Ponieważ my zrobiliśmy taką zasadę, że zawodnik, na przykład jak teraz wybraliśmy na pomocnika Kamila Grosickiego, to nie może on zostać już piłkarzem rundy. Żeby była jakaś różnorodność. Dlatego, jeśli chodzi, powiedzmy to już szczerze, piłkarzem kolejki, macie tutaj grafikę, został Erik Exposito, jednogłośnie. Piłkarzem kolejki. Rundy. Przepraszam najwyżej. Przepraszam, rundy. Przepraszam, rundy. No właśnie, ty, no właśnie, bo przecież na obrońców i pomocników nie daliśmy przerwy żadnej. Trudno, widz zapauzuje, widz zapauzuje. Widz zapauzuje. Jak my będziemy mówić, to ta grafika po prostu będzie, tak? Tak. Żeby nie Teraz było. właśnie powinna się pojawić na piłkarza rundy, teraz właśnie mniej więcej powinna zniknąć. Tu jest Erik Exposito, później macie jeszcze do top 5. Co można powiedzieć o Eriku Exposito? Killer. Killer. Healer! Przez wielkie K. Przez wielkie K. Król strzelców. Ja nie wróżę, żeby ktoś go przebił. Ma ogromną przewagę. On ma chyba. Czekaj, on ma 5 goli przewagi nad drugim Ale Bartłomiejem też, żeby Dowidkiem. nie było, bo my mówimy o piłkarzu kolejki, to może. Kolejki, przepraszam. Piłkarzu Rundy. rundy. To może od razu powiem tego napastnika, bo ja wybrałem Pedro Henrique z Radomiaka. Zgodzę się z tobą, chociaż nie ukrywam, że miałem małe wątpliwości co do Pedro Henrique'a. Ale ty też go dajesz sobie na jedynkę? Tak, też go dam na jedynkę, chociaż rozważam również Ilię Szkurina czy Eftimisa Kulurisa. Ja osobiście. Powiem szczerze, że to jest głupia historia, ale ja miałem w notatniku zapisane swoje top 5. Wszędzie. I niechcąco No. usunąłem tą notatkę. Akurat pamiętam niektóre miejsca. Akurat, przepraszam, ale przy napastnikach nie pamiętam. Na pewno na dwójce miałem Exposito od razu. Ja też miałem na dwójce Exposito. Przyznam szczerze, że nie pamiętam. Wydaje mi się, że był tam Kuluris. Na pewno. Ale tak dalej to nie pamiętam, bo ja to robiłem już jakiś czas temu, więc przepraszam najmocniej. Tutaj jest tylko mój nieprofesjonalizm. Dobra. Mamy piłkarza, mamy napastnika. To może przejdziemy teraz do młodzieżowca.
Do młodzieżowca. Zaczynaj. Kogo wybrałeś młodzieżowcem rundy? Młodzieżowiec rundy. Wiadomo, młody wiek, troszeczkę inne wymagania tutaj są. Zdecydowanie. Jednak ja postawiłem na zawodnika, który był liderem. Był liderem swojej części boiska, mianowicie ma tutaj na myśli obronę. I to już w młodym wieku. Okej, okay, chyba mamy tego samego. Moim wyborem na młodzieżowca rundy jest środkowy obrońca Śląska Wrocław, czyli Łukasz Bejger. Okej, okay, to mamy kogoś innego. Okej, okay. Łukasz Bejger w takim razie. Powiem tak. Ja natomiast wybrałem również obrońcę. Ale jest to zawodnik, który jest obecnie na pozycji wicelidera. Jest to Dominik Marczuk. Ja, dobra. To samo rozwiązanie co przy pomocniku. Ale powiem tak, Kogo masz na szczerze, dwójce? Na dwójce miałem Bingera. A ja na drugim miałem Marczuka. No i znowu to samo. Znowu remis. Dobra, to mamy cztery. Ja, jeśli chodzi o tego Marczuka, nie będę się bił za bardzo. Mogę to oddać. To dajmy Łukasza Bejgera, Łukasz bo Bejger. jednak to pierwsze miejsce nie wzięło się znikąd. Słuchaj, w tamtym był Grysiński, to teraz ja oddaję. Może być Łukasz Bejger. Trener. Oj, tutaj wybór na pierwsze miejsce był niełatwy, bo miałem takich dwóch solidnych kandydatów. Wahałem się, wahałem. Ale uznałem, że ten sukces nie może przejść obojętnie mi. I do tego postawiłem na Jacka Magiera. Jacek Magiera. I tutaj No również to. się różnimy. Ponieważ ja. Nie, ty powiedziałeś przed chwilą, że ty ma na Magierę postawiłeś. Nie. A, to ja się może przesłyszę. Przepraszam. Ja powiedziałem, a nie chciałem. Powiem tak. Ponieważ ja swoim trenerem rundy wybrałem człowieka, który po prostu stworzył kolektyw. A ten Siemieniec. Jagiellonii. I tutaj mamy problem, bo ja na drugie miejsce dałem Jacka Magierę. A ja na drugim miejscu dałem Adriana Siemieńca. I jak chcemy to rozstrzygnąć? Pomyślmy. Kamień, papier, nożyce po męsku. Poczekaj, poczekaj. Nie, no Sprawdzimy nie, nie, nie. statystyki. Sprawdzimy statystyki. Ja myślę, że tutaj o Śląsk tyle. 41 punktów, Jagiellonia 38. Nie, Śląsk zajęte nie 12 wchodzić. zwycięstw, Jagiellonia 11. Nie. Jeżeli chodzi o. No co, jeszcze raz? Co? Przepraszam, mówiłem tutaj. A, dobra. Jeżeli chodzi o ofensywę, Śląsk 31 goli, Jagiellonia 45. Defensywa, Śląsk Powiem tak, 15 no, o tyle straconych, to Jagiellonia wyciąganie 27 statystyk straconych. w tym przypadku według mnie nie ma za bardzo sensu, bo to po prostu będzie Jacek Magiera. Ponieważ, no, wiadomo, Śląsk jest wyżej i według mnie potencjał ludzki był gorszy w Śląsku niż w Jagiellonii. Według mnie Śląsk ma gorszą kadrę. A mimo to Magiera wyciągnął ich na pierwsze miejsce. Tak, dlatego tutaj trenerem dajemy Jacka Magierę. Gol! Rundy. Wydaje mi się, że obaj mamy to samo. To była dla mnie najbardziej problematyczna kategoria, A dla mnie właśnie nie. Ponieważ ja tutaj miałem pewne problemy z wybraniem trzech nominacji, ale udało mi się znaleźć swojego faworyta. I tym faworytem jest młodzieżowiec Zagłębia Lubin, Bartłomiej Kłódka i jego gol przeciwko Ruchowi Chorzów w pierwszej kolejce. I tutaj się zgadzamy, bo ja również mam gola Kłódki. No co, no po prostu siadło tak, że lepiej się nie dało. Warto tutaj też przytoczyć pewną statystykę, mianowicie przy oddawaniu tego strzału wskaźnik przewidywanych goli, czyli XG, przy uderzeniu Bartłomieja Kłódki był bardzo niski. wynosił 0,12 tysięcznych. Jezus Maria. To To jest jest niesamowite. 1,2% szans na to, że ten gol by wpadł. No i wpadł. I wpadł. Kurz. Zdarzyła się ta szansa jedna na sto i wpadło. Siadło. Siadło. I to, ale jak pięknie. I to jeszcze od I teraz poprzeczki. tak. Po prostu Przechodzimy gol. do kategorii drużyny. Tutaj nie chodzi o drużynę, że będziemy wybierać pojedyncze nazwiska. Tylko Tylko drużyny będziemy. jako klub. I mój wybór to jest Śląsk Wrocław. Śląsk Wrocław bez dwóch zdań, bo mieli walczyć o utrzymanie, a będą walczyć o mistrza. I tutaj. Chociaż co z tej walki wyniknie,
Szczerze mówiąc, nie obstawiałbym Śląska jako faworyta do mistrza, ale czubie tabeli gdzieś będą, myślę. Myślę, że to będzie top 4. Tak mi się wydaje, że to będzie Śląsk Wrocław. Ja Wielki jestem Jacek troszeczkę bardziej Magiera. pe... Ja jestem troszeczkę bardziej pesymistyczny i obstawiałbym Śląsk takie bezpieczne to przejść. Okej. Okay. A co powiesz na transfer rundy dotychczasowej? Mam kilku kandydatów, Ja dokładnie wybrałem 7. swojego jednego. Ja też wybrałem swojego jednego i jest to zawodnik już raz tutaj nagrodzony. Chociaż czy robimy czasem tak, żeby... Nie. Czy robimy to... Nie, to w takim Nie, razie tutaj chyba... możesz zdać tutaj. To Pedro Henrique z Radomiaka. Ja natomiast dałem kogoś innego, aczkolwiek tutaj już zgodzę się z tobą, że to będzie Pedro Henrique, bo trochę o nim nie pomyślałem, więc trochę zmodyfikuję moje top 5, bo ja dałem Patryka Kuna z Legii Warszawa, Patryka Kuna. ponieważ według mnie świetnie zastąpił Filipa Mladenowicza. Przyszedł za darmo, to się zdarzy, ale Pedro Henrique, no jak on ciągnie ten Radomiak, to jest niesamowite, dlatego ja daję tutaj również Pedro Henrique. Ale Top. też warto zaznaczyć, A że mów. wysoko w naszym zestawieniu będzie pewnie też Aleks Petkow. Będzie. Na pewno Aleks Petkow. Będzie, bo to był świetny transfer Śląska. To był zawodnik, który trzymał defensywę WKS-u w ryzach. A początek nie był taki dobry. A początek nie był taki dobry. I mało tego. Możliwe, że to ze względu na sukces Petkowa, Śląsk poszedł bardziej też w kierunek bułgarski i dzisiaj został sprowadzony Simeon Petrow Widziałem to. na wypożyczenie. Widział, no. Zobaczymy. A skoro o Flop transferach transferowy. mówimy, no to właśnie, skoro był najlepszy transfer, to musi być jakiś flop. Może ja zacznę, ponieważ w moim przypadku jest to wybór, wydaje mi się, dość oczywisty, ponieważ jest to transfer Lecha Poznań, tutaj wbijam szpileczkę. Ja na flopa tego transferowego, że tak powiem. Powiedzmy to wprost, powiedzmy to razem. 3-4, Ali Golizadeh. Ali Goli Zadech. Czy jesteśmy zgodni, po zawodniku takiej klasy sprowadzonym za takie pieniądze można spodziewać się o wiele, wiele więcej. No oczywiście. Przepraszam. Dobra, czekaj, bo ja wątek zgubiłem. Ani Goli Zadech, szczerze, trochę szkoda, no bo A, Ali Goli Zadechu. na mnie Ani Goli Zadech trochę szkoda, bo kontuzje też, wiadomo, ale jednak No no tak, no nie zaczynał sezonu od razu. kurde, umówmy się, no kolejny za takie pieniądze, ale według mnie może wrócić w rundzie wiosennej. To jest taka moja klątwa. Zobaczymy, zobaczymy. No i co? Ostatnia kategoria, czyli Turbokołak. Turbokozak, to jak wspomniałem, to jest taka nasza nagroda. Możemy wyróżnić kogoś za byle co. Możemy wyróżnić jednego zawodnika, możemy kilku, możemy całą drużynę, możemy trenera, cokolwiek. Ja osobiście w przypadku Turbokozaka nie miałem za bardzo pomysłu. Nie wchodziłem bardzo w statystyki, dlatego ja moim serduszkiem wybrałem Rafała Kurzawę z Pogoni Szczecin, ponieważ naprawdę był ostro jechany, kiedy Pogoń przegrała 4 mecze z rzędu. Nie nadawał się do niczego, a teraz jest naprawdę ważnym elementem Pogoni, gra dobrze i skradł serca wielu, w tym moje. Rafał Kurzawa. Ja natomiast na Turbo Kozaka rundy wybrałem nie zawodnika, a cały zespół. Okej. I tym zespołem jest Piast Gliwice. Za to, co Ja. zrobili w tym sezonie, za te 12 remisów, 18 spotkań, szapoba. Aczkolwiek ja jakieś mamy różne wybory. Ja myślę, że mam fajną propozycję, która by to wszystko spoiła, ponieważ według mnie naszą wyborem jako iż to będzie cały zespół, który utrzymał się, a nie wskazywało na to. Ja bym zaproponował puszczenie Połomicy jako nasz wybór na A Turbo puszczanie Kozaka. Połomicy to też jest świetny wybór. No to dajmy jako Turbo Kozaka rundę puszczę. Dobra, no to puszczanie Połomicy. Puszcza. Nie Bo też połomica. się nad Puszczą zastanawiam. Miałem wybór albo Piast, albo Puszcza. Dobrze. No to w takim razie mamy puszczę nie połomica. W takim razie, słuchajcie. Teraz będziemy robić jedenastki. Nie będziemy robić jednej wspólnej. Mamy nasze dwie osoby. Dlatego będą po prostu dwie grafiki. Janek, czy ty będziesz chciał mówić pierwszy, czy ja mam zacząć? Ja mogę zacząć. Śmiało. Powiedz może jaka formacja i po kolei mów i może jeszcze za co.
Na początku formacja. Ja gram tradycyjnym, konserwatywnym 4-4-2. Okej. W bramce nasz bramkarz sezonu Rafał Leszczyński. Myślę, że Powiedzieliśmy już dużo. temat Rafała wyczerpaliśmy. Wiemy dlaczego. Po prostu solidny w obronie. Solidny i to trzeba mu zdecydowanie oddać. Przerwa na wodę, już lecimy dalej. W obronie kolejny zawodnik, którego już tutaj poruszyliśmy, mianowicie Bartłomiej Wdowik. Na prawej obronie czy na lewej? Na lewej. Mówię Dobra. od lewej. Mówię od lewej. Bartłomiej Wdowik. No, to co w przypadku Leszczyńskiego, temat wyczerpaliśmy. Można sobie przewinąć do Top. tamtego momentu, co o nim mówiliśmy. Top. Po prostu top. Dalej, dwójka środkowych obrońców. Łukasz Bejger, młodzieżowiec z naszej rundy. Dobry wybór. Też solidny punkt w defensywie Śląska Wrocław. Następny wybór. Troszeczkę moim zdaniem zaskakujący, ale uznałem, że w jakiś sposób ten klub trzeba uhonorować. Mianowicie do mojej jedenastki trafił Artur Kraciu. A tu przepraszam, okej. Tak. Ciekawy, to jest ciekawy wybór. Ciekawy wybór, bo Kraciu moim zdaniem pokazał się ze świetnej strony. To był dobry ruch Pokazał się, no. transferowy dla Puszczy Niepołomice. I to trzeba oddać. Zwłaszcza no Kraciu tą końcówkę sezonu, przepraszam, końcówkę rundy, no fenomenalnie. Jeszcze Ale ten naprawdę, dorobek strzelecki Kraciu jest Kraczyna dobry w imponuje. defensywie. Co? Bardzo imponuje dorobek strzelecki Kraczyna. Co prawda chyba wszystkie z karnych, ale jednak. Ale jednak, bierz pod uwagę, że to jest obrońca. On ma inne Ma zadania więcej na goli w boisku. Ekstraklasie niż Leo Messi. Taki, jakbyście się zastanawiali, taka ciekawostka, o którą nikt nie prosił, ale każdy potrzebował. Dokładnie. Prawa obrona, Jarek. Prawa obrona, Aleks Petkow. Aleks Petkow, okej. Ej, Też, szczerze bałem się, że go nie też. umieścisz. Nie no, na prawej obronie bym go umieścił. Był też bardzo wysoko w moim zestawieniu, jeżeli chodzi o obrońców Poznań na drugim miejscu. Ale no, uznam, że też wyróżnić go trzeba, bo tak jak wspomnieliśmy, był solidnym punktem defensywy Śląska. Zdecydowanie. Przechodzimy do Do obrony. linii pomocy. Przepraszam, oczywiście do linii Spokojnie, pomocy. uczymy Przepraszam. się. My możemy popełnić błędy jeszcze. Tak, to nie jest transmisja na Kanal Plus Sport, oczywiście. Pozdrawiamy. Nas mało kto obejrzy. Pozdrawiamy oczywiście panów i panie. Lecimy. Teraz czas na pomoc. Od lewej strony, no, zawodnik, którego wybraliśmy na pomocnika rundy, czyli Kamil Grosicki. O tym sobie wspomnieliśmy. Dokładnie. Także Król. jak kogoś interesuje ten Książę temat, to Szczecina. się. Książę. Co? Książę Szczecina. Książę Szczecina, dokładnie. I teraz środek pola. Tu nie ukrywam, miałem pewne Rafał Kuszawa, problemy. Rafał Kuszawa, Rafał Kuszawa. Chyba w twoich snach. No! Turbo Kozak. No Turbo Kozak, no już dostał tę nagrodę, już Dobra, wystarczy. dalej. Paweł Wszołek z Legii Warszawa. Okej. Na prawej, tak? Na środku. Okej. Na środku. No musiałem go wcisnąć na środek. Okej. Bo to jest zawodnik, który uważam, że powinien znaleźć się w jedenastce, ale na prawą pomoc mam już obstawioną. Spoko. A jego partnera w środku pola byłby Nene. Nene, okej. Z Spoko Jagiellonii wybór. Białystok. Spoko wybór. Też myślę całkiem ciekawy wybór. Prawa pomoc. No to tutaj, jak skrzydełko, wybór mógł być tylko jeden. Krzysiu Weldę. Krzychu Krzysiu Weldę. Weldę znalazł się tutaj na prawej pomocy. Trochę krwi na przykrzy obrońcom Ekstraklasy. Tak. I teraz dwójka napastników. Pierwszy, Erik Exposito. A drugi. Tego nikt się nie Tego spodziewał. nikt się nie spodziewał. Ja myślałem szczerze, Tego że go nie nikt da. się nie spodziewał. A drugi Ludzie. tego tak się. Tego też nikt się nie spodziewa. Mów drugiego. Ilias Kuryń ze Stali Mielec. Co? Tak. Tak? A nie dajesz Pedro Henrique? W tej 11 kolejki, mimo iż Henryk został wybrany napastnikiem rundy, postawię na Ilię Szkurina. Okej, tutaj właśnie nie spodziewałem, jak mam być szczery, to dosłownie. Taki wiesz, never let them know your next move. Ale jak dla mnie Iliasz Kuryń też zasługuje na wyróżnienie, niewątpliwie. Za co? Panie sędzio! Pod kolor koszulki. Mam. Ej! Zostałem żarty Jasne. prowadzącego. Chociaż dobra, teraz sam sobie pokażę Dobra, mod. dobra. Dobra. To ja przejdę do mojej jedenastki tym razem. Moja jedenastka trochę mojemu
grafikowi ukrzykrzę życie, bo to jest formacja 3-5-2 z ofensywnym pomocnikiem. O Chryste, jak ja to zmieszczę na swojej grafice? Dasz radę, ja w ciebie wierzę. Dobra, jakoś pokombinuję, jakoś 3-5-2 z pokombinuję. ofensywnym pomocnikiem. W takim razie lecimy od bramki, tutaj Rafał Leszczyński. Nie ma co się za bardzo rozwodzić, już powiedzieliśmy dużo. Jeśli chodzi o moich trzech stoperów, od prawej strony jest to Ariel Mosur. Ciekawy wybór. Postanowiłem wyróżnić defensywę Piasta, akurat Arielem Mosurem. Głupia, znaczy czy głupia, no czerwona kartka w meczu z Jagiellonią, no, tak bardzo mi się wryła w pamięć, ale generalnie równa runda. Dobry zawodnik, chłopak dobrze robi, dobrze, wszystko jest w porządku. I jest szczerze, Ariel, mówię to do ciebie, jak to oglądasz? Uciekaj z tej Polski. No uciekaj stąd, no. W sensie, fajnie by było, gdybyś został, nie? Bo poziom linii byłby wyższy, no ale no, dla twojego dobra, idź. Dla swojego dobra, dla dobra swojej kariery. Tak. Jako centralny stoper wybieram, uwaga, tego nikt się nie spodziewa, Petkov. Aleks Okej, Petkov. rozsądny wybór. Tak, o Aleksie Petkowie myślę, że powiedziałem wystarczająco. Lider w mojej opinii defensywy Śląska, czyli defensywy lidera dotychczasowego. I lewy środkowy stoper, Bartłomiej Wdowik. Wystarczająco o nim mówiliśmy. Przechodzimy do linii pomocy. Wystarczająco. Prawe wahadło. I tutaj wybrałem Pawła Wszołka z Legii Warszawa oczywiście. No to jest człowiek, który po prostu dowodzi. Zawsze po prostu. Dowodzi lider Legii, jeżeli chodzi o ligę i też nie tylko. Jeden z liderów. Wiadomo, koło Josue, koło Tobiasza, naprawdę lider przez duże L. Tak. Dwóch środkowych pomocników, pierwszym z nich i spoiler jest to dwóch pomocników Lecha Poznań. No i może się zdziwisz. Pierwszym z nich jest nasz ukochany Grande Marchewa, Filip Marchwiński. Filip Marchwiński! Szacun dla Van der Broma, że zrobił z niego prawdziwego grajka. Szacun. Zrobił John Van der Brom, można mówić o tym trenerze dużo, ale to, że on potrafił zrobić z Filipa Marchwińskiego coś więcej niż nic, to jest niesamowite dla mnie. A koło niego będzie Christopher Welde. Na środku. No, musiałem gdzieś go dać po prostu. Akurat no, tak no. Zagrał mi jako środkowy pomocnik. A jeśli chodzi o lewego wahadłowego, będzie to oczywiście Kamil Grosicki. Powiedzieliśmy o nim wystarczająco dużo. Ofensywnym Zasługuje. pomocnikiem, moją taką dziesiątką zostanie zawodnik byłego mistrza Polski Raków Częstochowa, Bartosz Nowak. Bartosz Nowak. Bartosz Też Nowak. całkiem interesujący wybór. Bardzo równa forma, dobry dorobek strzelecki i no, w pucharach trochę brakowało według mnie czegoś od Nowaka, ale widzę naprawdę, daje radę Bartosz Nowak Szapoba. Duet napastników, Exposito, Pedro, Enrique. Nie ma tutaj w ogóle co mówić. Janku, chyba skończyliśmy. Dobrnęliśmy do końca. Chyba dobrnęliśmy do końca. Słuchajcie, to był pierwszy odcinek Ekstrapertów. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam nadzieję, że feedback będzie pozytywny. Kurde, ja wiem, troszeczkę że... przedługawy, ale żeby coś tam sobie w tle leciało, coś tam brzęczało w Tak, tle, to tak. myślę, że jak znalazł. Słuchajcie, nie ma tutaj nic do oglądania oprócz naszych brzydkich mord. Możecie tego słuchać jako podcastu. Słuchajcie, bardzo dziękujemy. Ja wiem, że to brzmi bardzo sztampowo, ale nie wiem. Komentujcie, udostępniajcie, bo dla nas naprawdę my startujemy od zera, nikt nas nie promuje. To jest dla nas też ważne, jeżeli wam się podobało. Ja mam, z Jankiem ustalę to na PV, ale ja mam fajne pomysły, co będziemy mogli realizować w czasie przerwy. Ponieważ no akurat nasz kanał rusza w takim niefortunnym okresie, kiedy będzie przerwa na Ekstraklasę. Ale my do tej decyzji musieliśmy po prostu dojrzeć. Musieliśmy dojrzeć, musieliśmy się trochę przygotować, musieliśmy zrealizować. Powiem szczerze wam, że zdecydowaliśmy, że kanał ruszy chyba nagrywamy to w czwartek, a decyzja chyba była we wtorek. Poniedziałek. Albo w Poniedziałek. Poniedziałek. Albo w poniedziałek. Więc był pomysł, była realizacja. Gdzieś tam pomysł był już wcześniej, teraz wystartowaliśmy. Dziękujemy wam bardzo z całego serca za oglądanie. Mam nadzieję, że spodoba wam się to, co tworzymy, że zostaniecie z nami na dłużej, bo to jest bardzo ważne. A więc co?
My się żegnamy. Ja jestem Mateusz Ja Bułgajewski. jeszcze zanim Aha, dokończę, dobra, przepraszam bo bardzo. tutaj mamy taki okres, że trzeba złożyć życzenia. Mianowicie, A, drodzy właśnie. widzowie, jeżeli wy tego oglądacie, to my, ekstraperci, czyli Mateusz Bułgajewski. Jan Pietrzak, chcemy życzyć wam wszystkiego dobrego. Chcemy życzyć wam zdrowych, wesołych, Świąt. spokojnych świąt. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, pomyślności, sukcesów w życiu prywatnym, w życiu zawodowym, dużo Jeżeli miłości. dotarliście do tego momentu, zachowam się jak YouTuber. Jeżeli dotarliście do tego momentu, napiszę w komentarzach Grande Eric Exposito. Zobaczymy, I ile osób. jeszcze dołączając do życzenia oczywiście szampańskiej i bezpiecznej zabawy, Cydrowej. świętując nadejście roku 2024. Mam nadzieję, który będzie obfitować w wiele pięknych wydarzeń, o których będziemy już mogli tym razem na kanale Albo jeśli Ekstrapertów chodzi, opowiedzieć. albo żeby obfitował w gole, takie jak Bartłomiej Akuczki, między innymi. I tego sobie i wam, drodzy państwo, życzę. Życzymy. Dziękujemy Dziękujemy państwu za bardzo. uwagę. Żegnamy się. Mateusz Bułgajewski. Jan Pietrzak, kłaniamy się w państwu w pas. Do zobaczenia. Cześć.